Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Sekiro. Nie mogłem czekać do niedzieli, postanowiłem w środku tygodnia zmierzyć się z cieniem, który umiera dwa razy. I takoż was witam, dziękuję serdecznie za stawienie się. Już się bałem, że się spóźnię, bo byłem we Wrocławiu, musiałem pojechać do Wrocławia do dentysty. Witam Szuwarka, jako kierowca, ale miałem okazję potrenować, bo tu mam... Wziąłem ze sobą Steam Decka i trenowałem trochę. Udało mi się pierwszego generała przejść od razu nawet. Coś tam się nauczyłem. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, tradycyjna garść przywitań. Witam koszmarnego Pawła, Veito, Marcin Woliński, Rafał, Raf B, znaczy Blood Death, Crispel, witaj Krisie, Bodzio, Simon YouTube, Wilk Stepowy, Balrog P, Kraken z Jeziora, Arcyciern, który haikuje, Łukasz Jodłowski, Joszko Broda, El Chupacabra, Szuwarka już witam, ale zawsze Szuwarka chętnie powitam ponownie, Slayer, Medivitian. Witam. Mruczando, Pespacja B dużymi literami, Krystian Kraszczyński, Luke Z, Lord Excelsior, Skejek, Moniś, witam. Mr. Kubix, Roman 6796, jest Banan, jest Matix, witam Matixa, MKI, witam. Dominik One, Quidam, Lubo, Muniu, Odynus, Mumkol, jest Damian Kalinowski i Adam O i Rikri. Przepraszam, dobrze? Rick Treat, Blood Felth, Momentum, Matek.pl, Odynus, Simon, Patryk WZK, Pucuś, Adaldar Hakai, jestem za cicho, dobrze, już ciszyłem grę i wracamy do powitań. Widocznie jestem, poczekajcie, może coś jeszcze się stało z głośnikiem tutaj, sekunda. Właściwości poziomu. No oczywiście, Windows kochany, teraz będę głośno i wyraźnie. Windows mi czasami obniża do 50% nadawanie, więc... zaraz, gdzie to ja byłem? Tutaj byłem. Adrakai, Dominik P, jest Aqua C. Dopiero schodzisz z pracy, o, Moniś, no to współczuję, ciężkiego dnia. Mohon, Przemysław Wiśniewski, Biblical Cheese Summoner, China, Grzegorz Jakubowski, Taker, Jacek B, Krukox, MHD, Adam Frat, Per Robson, Toksyczny Myśliciel, Leniwy, Daniel Kobiela, Kasia, witam Kasię, Xenofanes, jest Rafał Mazur, jest Wytyczne ALS, dobrze przeczytałem, Ranaste, Ku Przygodzie, czyli Czary Ostrza i Lasery, Jakub Nowacki, Legendarek, Kala Boom Boom, Beyblade, Rikrita już witałem, Dominika witałem, Liberty 88, Stalowy, Andrea Doria, Offside, Popcornik, czołem, już ferie, co nie, to radość wielka, Xenofanes, Golem, Mateusz, Damkaros, Nemo, Paweł Dąbrowski, witaj Pawle, Krystian Kraszczyński, witam was serdecznie, Krystian z południa Włoch, ho, i Rakun, i DJ Jano, witajcie moi drodzy, wprowadziłem kilka elementów modyfikujących naszą zabawę, ciut głośniej dam muzykę i poproszę o powiedzenie, jak brzmi w kontekście, jak się miksuje z moim głosem. Powinno być dobrze. Pielgrzymie, dziękuję. Odynusie, Sekiro doskonała gra z naciskiem na gra. I dziękuję Odynusie za 18 miesięcy wsparcia. Moi drodzy, przepraszam za swój głos, jestem trochę chory. Mam delikatne wzmocnienie w postaci chłyski z kolą, bo mam kiepskie chłyski, więc musi być z kolą. Ale patrzcie, co mam. Uwaga. Patrzcie na to. Naciskam przycisk. Patrzcie na zgony. Naciskam przycisk. Ta ręka wolna. Naciskam przycisk. I zgony idą do góry. Przytrzymam przycisk. Zgony idą w dół. Ha! Skrypt zrobiony. Więc mogę sobie dać pełen ekran. Jest też nowy OBS. Nic się nie powinno mieszać, mam nadzieję. I cóż, moi drodzy. Ile dzisiaj śmierci? No sądzę, że podobnie jak ostatnio będzie. Nie,
ta transmisja nie będzie tak długa jak ostatnio. W niedzielę będzie dłuższa. W niedzielę chciałbym zacząć od 19. Ale jak już mówiłem, jestem trochę chory, stenany, bo jazda dzisiaj po Wrocławiu to była masakra. Jak zwykle zresztą jazda po Wrocławiu jest masakrą. Więc dzisiaj pewnie tak do 12, czyli 3 godzinki. Ale zobaczymy, chyba że się sfrustruję całkowicie, wiecie, i... Kurczę, te kudły muszę już przyciąć, bo już za długie są. W środę idę do fryzjera, więc będę wyglądał jak istota ludzka. Dźwięki cichutko są? W sensie te dźwięki, które mówiłem, nie wstanę, tak będę leżał, to one są cichutko? Poczekajcie. Czy dźwięki z gry są cichutko? Wrażenia po meczu. Cieszę się, że awansowaliśmy. Tyle. Jeszcze raz robię test. Proszę o informację, jak brzmi zgon. Nie wstanę! Tak będę leżał! Moim zdaniem jest bardzo głośny. Cześć, Pauli. Moim zdaniem są, jak widzę na wykresie, są głośniejsze niż gra. Są głośniejsze niż gra. A w zasadzie nic nie zmieniłem. Dobra. Grę ciut dam głośniej. I popatrzmy, czy tu wszystko jest ok. Jest ok. Włączam sobie duży ekran. No i cóż, i cóż. I gramy. I gramy. 24 zgony, proszę państwa. Pokonaliśmy generałów. Dwóch. Idziemy dalej. Teleport. A, nauczyłem się właśnie. Nauczyłem się. Pokażę, żeby tutaj mogę. Chrisie! Chris szaleje jak prawie na każdej transmisji. 10 podarował wsparcie. Dołącza nas El Chupacabra, Łukasz Jodłowski, Bogdan Jankowski, Pingwinowa, Kyogo Kyogo, Michaj, Sylwester, Ominius, Ziemowit Leszczyński, Cytrynowa Frytka. Witajcie wszyscy nowi Grysławianie. A ja chyba mam... Momencik. O, teraz będą lepsze dźwięki. Nie będą z głośników innych dobiegać. Dziękuję, Krysie. Najhojniejszy wspierający tutaj, zdecydowanie. To jest... Nie wiem, ile już wydałem. Chyba muszę zrobić jakiś ranking wydanych tutaj pieniędzy, bo to jest wsparcie bardzo liczące się, za które serdecznie dziękuję. Teraz, a co to jest w skrzynce? No, jest obecnie pusto. Ku przygodzie, czy zniszczyłem kiedyś sprzęt ze złości? Nie, chyba nie. Nie no, raz mojemu przyjacielowi Jackowi, jak graliśmy w kick-offa dwójkę na Amidze, no wypadł mi joystick z ręki, no ale nie zniszczył się, no i wypadł, no po prostu tak... Może ja delikatnie nadałem mu pędu, ale ogólnie wypadł mi z ręki. I dodaję mu duże bólu. Przeproś, podziękuj, nie przepraszam, ja nie przepraszam. Aleksandrze, dziękuję. Właśnie, przy okazji, objawiły się w komentarzach dwie szkoły, falenicka i otwocka, odnośnie gry. Niektórzy z was mówią mi, że źle, fatalnie gram, w ogóle nie potrafię grać. W sumie racja, bo gram po raz pierwszy w Sekiro. I że spodziewali się znacznie więcej po moich umiejętnościach. No cóż, tak bywa. Natomiast mówią, że powinienem tutaj non-stop atakować, walczyć, bić, non-stop, żadnych uników, tylko blok, 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 blok. A druga szkoła, otwocka, mówi, nie, tu w tej grze to trzeba cios, odskok, cios, odskok, cios, odskok. W ogóle nie blokuj, bo nie umiesz, więc najlepiej cios, odskok. Więc, moi drodzy, będę grał po swojemu po prostu. Będę grał po swojemu. Jak na tym wyjdę, zobaczę. Prawdopodobnie będę starał się jednak iść w blokowanie. Dobra. A więc tutaj kontra Mikiri. O, właśnie. Jak trenowałem judo swego czasu tak dosyć mocno, no to było proste. Dopaść przeciwnika, sprowadzić do parteru, duszenie i tyle. A jak się dało czasami ippon zrobić, no to hoch. Szuwarku, serdecznie dziękuję. Dzięki Szuwarkowi dołącza do nas Pablorius, Nintendo Kolekcjoner, MZ, Rafcio D i Piotr Malanowski. Serdecznie dziękuję. Jeszcze widzę, że Łukasz Mierniczek dorzucił do skarbonki, także dziękuję serdecznie. Na razie jest. Mada. Na razie blokuje, nie?
O, teraz nie, teraz się nie udało. Znowu się nie udało. I znowu się nie udało. Ojej. I teraz się udało. O, udało! Nie, ja trenowałem, koci grają, jaki byłem w podstawówce, nie? To była klasa 6, 7, 8 podstawówki. O, to było, żeby nie skłamać, 35 lat, Jezus Maria, 35 lat temu. To był rok 86, 7, 8. Matiksie, tak będę grał po swojemu, tak jest. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, idziemy w głąb, nie wiem gdzie. I właśnie proszę bez spoilerów fabularnych, możecie oczywiście pisać haha, zaraz zginiesz, spoko. Takie rzeczy, tak, proszę mi nie spoilować fabuły, tak? To bardzo, bardzo, bardzo proszę. Co mogę kupić? Kup symbole ducha, zdobyć umiejętności, mam. Podróż. Pod Zamcze, dolina pod mostem. I Sławku, witam, Arturze, witam, Krzysztofie, witam. Dangomarze, nie dawałem kierunku, naciskałem tylko B. Jestem zbyt leniwy, żeby jeszcze kierunek do tego dawać. Czyli tam trzeba iść, tam. Kurczę, jaka ta gra jest ładna, to jest 2019 rok, 5 lat. To pokazuje, jak w sumie niewielki postęp się nastąpił w generowaniu grafiki, bo gdybyśmy popatrzyli sobie na grę zrobioną w 92, 97, no to jest gigantyczna różnica. Pawle, witam. I Walta Kowalskiego witam. Nie no, ja miałem... Zaraz. Po białym jest brązowy, tak? Ja brązowy chyba miałem. Dobra. Hop. Ha. Dobrze. Zgony 24. Nie jest źle. Hopsa. Hak z liną po skoku. I Sławku, ale tego Island Isolation na VR-ze? Nie wiem. Najpierw na VR-ze mam do przejścia koniecznie Half-Life, wiesz? I to jak mi się wtorki zwolnią. Na razie wtorki mam po prostu zajęte, ale prawdopodobnie od połowy kwietnia mi się te wtorki zwolnią. To wtedy wtorki wrócą wirtualne i chcę skończyć Half-Life'a z tym dodatkiem moim strzelającym. Ej, Jezus! Co to było? Co to było? To była zgon, nie? To się liczy jako zgon. To się liczy jako zgon. Nie wstanę! Tak będę leżał! Shit! 25. Cześć, Hash Zero. A, dobrze, to miałem to w takim razie żółty. Żółty jest... Bo miałem drugi po białym. Ale mówię, to było... Też nie wiem, czy to było na prawidłowych zasadach przyjmowane. Myśmy w ogóle mieli... Salkę mieliśmy w szkole milicyjnej. U nas była szkoła milicyjna w Brzegu. One się kształciły kadry milicyjne, no i chodziliśmy do tej, na salę właśnie do szkoły milicyjnej, więc najpierw była portiernia, musieliśmy tam się zgłosić, że to my tutaj na naukę judo, wpuszczali nas milicjanci. Chowaj się szybko w trawie. Dobra, zobaczymy. Ale to było dosyć niespodziewane, tyle powiem. I dziękuję właśnie za niezdradzenie, że o, tutaj zaraz będzie taki wąż. Ale on już jest tutaj, tak? Ja go już słyszę. O, mordę. Nie mam miar tutaj, ja się chowam. Jakie bydle! I ślepe chyba jeszcze. Na węch mnie bierze. No, polas sobie. Kurczę, pieczone. Ja mam z tym czymś walczyć? Chyba żart. Chyba żart, proszę państwa. Dotknij ostatka. Długość obejrzyj. Nie chcę go oglądać.
Idźże stąd, parszywa istoto. Pójdzie sobie całkiem, czy on tam będzie się... A, dobra, tam muszę chyba wejść w głąb jaskini. Dobra, hop. Biegnij! Udało się. Chyba się udało. Dobra, dobra, no już niech tam... Kto zdradzi, co się... Matiksie, a ty masz w ogóle tego... moderatora tutaj? Bo powinieneś mieć w sumie. Dotknij ostatka, nie? No to trzeba... Powinieneś mieć, dobra. Czy ja mogę cię jakoś dać? Matix ma VIP-a, chyba że nie chcesz, bo może wolisz VIP-a, to w takim... Dobra. Gdzie ja mam pójść? Nikolasie, dziękuję za 11 miesięcy wsparcia. Mati gra w POE Mój Syn. Znaczy nie wiem, czy teraz gra, ale grał dużo w POE. Ksywkę ma Esandre. E-Sandre, więc... O, nie widzi mnie, dobrze. No, jeśli tylko Matix chce, ja przecież nie będę go zmuszał do tego, żeby był modem, prawda? Ale jeśli wyrazi taką chęć, to jak najbardziej. O, w mordę jeża. To zaczyna być dosyć... frustrujące. Teraz muszę przy tej lodowej ścianie się prześliznąć. Rozumiem, że te nawisy śniegu nie, będą mnie chronić przed wzrokiem węża. No. O, cześć kapitanie. Dwa piwka, ja nie mam zielonego pojęcia, jaki to jest procent gry. Obstawiam, że to sam początek, wiesz. Początek. Sądzę, że... Nie wiem. Strzelam. 3%? Tutaj mnie nie widzi, nie? O, cześć Lolo. Ja pierniczę. Gdzie mam się schować? Czekajcie. Stalowy, dziękuję serdecznie za kolejne subskrypcje i do zobaczenia na Retrosferze. To jest wunsz i popatrzcie... Ha! Nie będzie wunsz pluł mi w twarz! Dobra, schowam się znowu. Cześć, a ty grasz? No, on chyba tutaj jest sobie. Wow! Chyba mnie zabił, nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze... Oh. Chłopie! Śmierć, ale mogę się wskrzesić? Gdzie tutaj mam drzewo? Co ja tu robię? Teraz jest walka z kamerą trochę. Oj. Śmierć. Nie wstanę! Tak będę leżał! Gracz po 30, witam i Bounty Hunter, witam. No ale... Cóż, aha, i zaczynam od tego samego miejsca. Pod zamcza. Pomoc losu. Nacisnąłem nie. Zamiast B nacisnąłem przyzwyczajony do biegania z gier FPS.
nacisnąłem kucanie, nie? Czyli... I to był duży błąd. Ale teraz kucam! Popcornik, jutro będzie Thief, tak. Jutro spróbuję przejść tę misję ucieczka z więzienia, chociaż jest strasznie trudna. Benny, widziałem tylko pierwszy odcinek, czekam aż będą wszystkie, więc... Wtedy obejrzę. Na razie skończyłem całkiem oglądać Problem Trzech Ciał. No i... Można obejrzeć, ale bez zachwytów. O, tak bym to określił. Zdecydowanie bez zachwytów. Witam Michała. Boże, znowu jest tłum, mimo że to nie jest niedziela, tylko środek tygodnia. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się spędzić środek tygodnia w moim kaszlącym towarzystwie. Może nie kaszlącym, ale takim... A nie, kaszlącym też. Kaszlącym też. Kurczę, chłopie. Muszę się nauczyć, że B to jest bieganie, a nie drążek. Wiecie, którą misję mi to przypomina? Mi to przypomina Call of Duty. Prypeć. Misję w Prypeci, gdzie trzeba było się czołgać w trawie. Pawle, to dziękuję serdecznie, że wpadłeś. Ant Z, nie jest prosto przenieść taką książkę na ekran, absolutnie się zgadzam, natomiast no tutaj zostało zrobionych tyle dziwnych ruchów. Przede wszystkim dla mnie zmieniono głównego bohatera, tak? Z głównego bohatera zrobiono trzy osoby. Przeniesiono akcję do Wielkiej Brytanii, no okej, okej. Wprowadzono silne i niezależne postacie żeńskie, no bo to Netflix, to musiało być, no i okej. Natomiast co zrobiono ze strojem V? Jak ja mam tu przejść? Poprzednio on tutaj nie był takim oparciuchem. O, idź stąd, dziadu. Idź stąd. I ten strój V w tej postaci, która jest teraz w filmie, jest dość niedorzeczny. Jest po prostu niedorzeczny. Nie ma sensu fabularnego. Bo... Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, to są takie gogle, które pozwalają wirtualną grę grać. I w wersji książkowej, no to był po prostu taki ulepszony sprzęt do VR-u, tak? Że się jeszcze czuło. Fakt, że on też był dość anachroniczny. W sensie taki, że nie pasujący do... Ojej. Czyli jak go walnę w oko, to zwiewam. Biegaj. Oj! Oj! Tutaj nie ma gdzie się zatrzymać. Ale to może jeszcze raz powinienem pójść do palankinu. Jeszcze raz go ukłuć, nie wiem. Gdybym nie znał materiału źródłowego, to by mi się podobał pewnie bardziej, chociaż dalej by mnie irytował. I pewne rzeczy są tam po prostu nielogiczne. No właśnie te gogle są totalnie nielogiczne. Bo to jest technologia, która wedle bohaterów jest niedostępna, nie będzie przez jeszcze 100 lat niedostępna. Wobec tego, jak ją skonstruowano, skoro jest niedostępna. Bez sensu, skąd się wzięła? Ci Trisolarianie nie mogą przesyłać nam technologii, więc skąd się wzięła? Hmm.
No i wprowadzą, jako że książka była chińska, tak? I opisywała historię z chińskiego punktu widzenia, co było dla mnie ciekawe bardzo, no bo pokazywała taką ciekawą perspektywę, która nie była mi znana. Natomiast tutaj jest zdywersyfikowana, tak? Więc wśród głównych bohaterów mamy panią z Dalekiego Wschodu, chyba też Chinkę, tak? Mamy panią z Ameryki Łacińskiej, która jest najgorszą postacią w tej grze, pani Salazar, inżynier. Najbardziej najładniejsza zdecydowanie, bardzo ładna pani, która ją gra, natomiast w ogóle nie potrafi grać. Albo dostała tak antypatyczną rolę w zagraniu, po prostu ohyda. Mamy pana czarnoskórego, mamy pana białego, mamy pana Hindusa, który jest w ogóle żołnierzem brytyjskich sił, brytyjskiej marynarki, a jego ojciec był żołnierzem hinduskich sił specjalnych. Czuję, że Słowianie są pominięci. Czemu nie ma? W Londynie jest tylu Polaków. Czemu nie ma jakiegoś polskiego naukowca? Jest rosyjski naukowiec. Jest rosyjski naukowiec, który zajmuje się hibernacją. Więc. Petrusie, tak, widziałem do końca problem, czy chciał. Właśnie o tym mówię. Natomiast ta pani Salazar, no, ona jest okropna. Ona jest tak okropna. Zdecydowanie z najładniejszą tam osobą. Bartasie, witam serdecznie, natomiast jest też najbardziej antypatyczny. O! Nie wstanę! Na razie nie wiem, co mam zrobić. Małgorzato, witam serdecznie. Zero Shadow, ja mam wrażenie, że pan Raj, ten Hindus, taki przystojny. Właśnie też miałem taki dysonans. Wybaczcie, ale taki super przystojny facet z panią, która jest, tak... Może porwała go swoim intelektem. Może. Najsympatyczniejszy, mam wrażenie, wydaje się ten Saul. Ten Saul chyba jest najsympatyczniejszy, taki, nie wiem, spoko gość. Ale ich nie było w oryginale. W ogóle tych postaci, żadnej z tych postaci nie było w oryginale. I tak jak dzisiaj mój kolega, drogi Fakesforce, zaznaczył, jemu się podobało, choć zdaję sobie sprawę, że to takie Friends Science Fiction. Małgorzato, ja mam na imię Ryszard. Rysław to jest tylko ksywka, która przylgnęła do mnie od ponad 30 lat. Ale... Dangomarze. Dobra, i tylko musisz tam doskoczyć. Właśnie ja tam próbuję doskoczyć, ale mi przeskakuje nad tym. O. PB, to nieprawda. Jest mnóstwo fantastycznych... Mamy... Nasi rodacy to ogólnie wspaniała nacja. Czasami zdarzają się niemiłe typy, ale wydaje mi się, że tych niemiłych... Oni są głośni i dlatego są zauważalni, tak? Są głośni w swej, nie wiem, brzydocie intelektualnej i tylko to. Ale ogólnie super nacja. Nie było nas 123 lata w ogóle i powstaliśmy ponownie. Kto tak może powiedzieć o sobie? Nikt. Zero Shadow, nie ma tego androida z mieczem w ogóle. Nie ma czegoś takiego w książce. Antemosie, jak słychać, jeszcze niestety trochę poharkuje, ale... Bywało gorzej. Sierżancie Pieprzu, nie mam pojęcia. Ja jestem bardzo... Ja czuję się dumny z tego, że jestem Polakiem. Ja jestem... Oj! Chyba źle skoczyłem. Natomiast nie czuję się dumny z mojego braku umiejętności. Chłopie, chwyć się krawędzi! Raz. Jest! Kucaj! No tej pani android, która ich ścina o głowy, nie ma takiej sceny. Albo ja nie pamiętam już zupełnie. Jest coś takiego? Nie ma. To przede wszystkim w książce ta gra jest ogólnodostępna. To jest jedna z wielu gier MMO, które są dostępne i po prostu
też jest narzędziem rekrutacyjnym, tak jak tutaj, tylko każdy może w nią zagrać. To nie jest tak, że tylko to jest gra dla wybranych i trzeba jakieś zaproszenie i tak dalej. Dobra. Uwaga! Wirus Shutdown. Ja nie kojarzę żadnego androida z mieczem w... O, tam! Ha! Dobra, jest, udało się. Chyba. Incarnate One, witam serdecznie. Najśmieszniejsze jest to, że jak dzisiaj zagrałem sobie na Steam Decku w poczekalni siedząc dentystycznej, to doszedłem do tego miejsca, na którym skończyłem transmisję tę w niedzielną w ciągu pół godziny. W ciągu pół godziny. O, ja znam, Aleksandrze, ja znam wielu, mam wielu znajomych Holendrów, super, super ludzie ogólnie. Tylko język taki, kurczę, trudny, trudny język jest holenderski. Najbardziej germański z germańskich języków chyba po prostu, tak charczący. No i Holandia też jest piękna, kurczę, byłem co prawda w Holandii tylko raz i byłem w zasadzie tylko w Rotterdamie i Utrechcie, ale Utrecht, taki Utrecht jest piękny, ja pierdolę, jakie to jest piękne miasto, przepiękne miasto. Cukierek Ako, cukierek wytwarzany w świątyni Senpo, przepojony błogosławieństwem, a nieludzki duch, czyli będę niewidzialny. O, słyszę zaraz, poczekajcie, słyszę jakiś płacz. Kto płacze? Zawsze moje mroczne serce zawsze wzrusza się, kiedy słyszy płacz. Andrzej, ale ta książka jest, wiesz, popularna, Pan Obama ją bardzo też chwalił, więc to nie jest tak, że ta książka jest anonimowa. To bardziej anonimowy już był Wiedźmin, tak? Chociaż nie, no dzięki grom był bardzo znany. Ale powiem tak, jeśli mam porównać Wiedźmina Netflixowego do Problemu Trzech Ciał, to Problem Trzech Ciał jest arcydziełem. Jest arcydziełem, po prostu. Więc Wiedźmin to jest dla mnie wzorzec splugawienia, natomiast Problem Trzech Ciał... Podejrzewam, że jak ktoś nie zna książki, to będzie nawet całkiem zadowolony. Oj, dzień dobry panu. Dzień dobry. O, ty chamie. Co to jest za dziad? Mnie zaraz zabije. Ja sobie kpiłem z jego koleżki małego. Pon, patapon nie zdziałał. Huguber Harcie, ale to, ten serial to są dwa pierwsze tomy książki. Gin! Fragment katalogu ziół. Kartka z katalogu ziół Shiny, poradnika dotyczącego kwiatów i ziół. Ziarno pęknięcia rośnie w wąwozach i głębokich dolinach. Mieszkańcy zatopionej doliny uważają, że takie miejsca są odpowiednie do tego, by ofiarować się w małżeństwie wielkiemu wężowi. Jeśli ktoś chce stać się jego oblubienicą, powinien wejść do brzucha węża z doliny. Dziękuję. Nie, nie skorzystam. Nie będę korzystać. Ale się odnowię, no bo... Jego chyba już nie będzie tutaj. O, Mati, pracowałem i mieszkałem w Utrechcie. Naprawdę, piękne miasto. Piękne miasto. W Utrechcie ma siedzibę firma współpracowników moich z Holandii, firmy Local Heroes, bardzo dobrej firmy lokalizacyjnej. I naprawdę, no... Super gościa, super gościa.
Zresztą ja chyba mam jakieś szczęście do ludzi. Nie spotykałem się w żadnej nacji z jakimiś... Nie wiem, złymi osobnikami, tak? Jobu demon. Maszyna jest bezpieczna. O, to jakiś boss pewnie będzie. Okej. Okay. Larondzie 27 zgonów, ale 3 od węża. 3 od węża, więc... O Boże, co to za dziad tam jest? Może mnie nie zauważył. Nie zauważył mnie. Zobaczy trupa i podejdzie i sobie pomyśli. O, trup. Witam Sebastiana. Trochę, z jednej strony trochę żałuję, że tak późno sięgnąłem po Sekiro. Z drugiej strony dzięki temu mogę przeżywać to w tak sympatycznym towarzystwie. Osób, które są wymiataczami w tę grę i w razie czego... Jeszcze raz go posłucham, bo sygnał dymny jest wielki. Gdzie jest sygnał dymny? O, tam. Dobra. Jestem blisko pierwszego testu. No, tak sądziłem właśnie, że Gyo był demon. Jesteś do mnie strzela? Dziady! Chłopie! O! Ciebie powinienem... Dobra, muszę załatwić tego strzelca, bo strzelec jest najgorszy. No, trafił mnie! I zabił! Ale nie na zawsze! Dobra, pijemy. Drink. Drink z palemką. Pieniądze do mnie. To, o, ten pan jest jakiś taki... Oj! Oj! Red Roomie, witam serdecznie. Chyba źle ich tutaj zebrałem troszkę. Dobra, proszę pana. Z panem jeszcze nie miałem przyjemności, panie... I chyba, nie wiem, czy to nazwę przyjemnością, bo to jest się... To nie jest przyjemność, proszę pana. Tutaj nauczyłem się tej techniki, żeby podskoczyć, nie? Bo to jest typ, którego raczej nie mogę parować. No, raczej na pewno nie mogę go parować. To jest typ w rodzaju tego ogra. Oj! Ledwo żyje, ale żyje. Robaku, tak, niestety wersja chińska jest dostępna tylko na dwa odcinki, a później na ichniejszym jakimś VOD, który nie wiem, czy jest dostępny łatwo. Balon bogactwa. Mam wrażenie, że tu mogłem się wszystko przekraść. To są miejsca pokazujące. Przekradnij się tędy, nie bądź psycholem, nie rozwalaj ich tutaj. Ale cóż, ojej, co tutaj się stało? Co tutaj się stało? Cukierek Ungo. Okej, idziemy. To chyba wszystko przeszedłem tutaj, nie? Rozejrzyjmy się jeszcze, czy na pewno wszystko? O, opowieść! Co trafiłaś, Rizuki?
Kratosie, ale o czym ty mówisz? Czego nie można napisać? Krisie, dobrej nocy, dziękuję serdecznie, że wpadłeś i znowu podarowałeś mnóstwo gry Sławian. Dziękuję. Kratosie, nie mam pojęcia, o czym mówisz odnośnie cenzury. Jakie twoje wiadomości są usuwane? Nie usunąłem żadnej twojej wiadomości. Ani jednej twojej wiadomości nie usunąłem. Zresztą gram. Misza, witam serdecznie. Ja nawet nie wiem, co napisałeś, bo... Nie mam pojęcia, co napisałeś. Dobra. Jeszcze raz sobie posłucham, bo... Czekajcie. Justyno, witam serdecznie. Jeszcze raz ich posłucham, bo tak raz udało nam się ich odeprzeć. To będzie boss pewnie. Panie Poppy, serdecznie dziękuję za 14 miesięcy wsparcia. Pierwsze zetknięcie z Sekiro. A, czyli on mu pewnie użyczył swojej krwi, zamienił go w bestię. Znaczy, Kratosie, jeśli był to Sobert, to mój junior, jeśli... Pan Genchiro, o! Jeśli były jakieś polityczne sprawy, to pewnie tak, bo ja nie chcę tutaj polityki na kanale, wiesz? A jeśli inne, to raczej nie powinno być. Krzysztof gra w Hollow Knighta. O. No tak, widziałem, wrzucał informację. A dzisiaj jadę przez Wrocław, a tam... Kandydat do Rady Miasta Krzysztof Maj. Już chciałem zrobić zdjęcie, no ale jechałem autem, więc nie miałem jak. Nie, Kratosie, no, nie wiem, no... Nie sądzę, żeby ktoś usuwał twoje wiadomości. Nie wiem, może YouTube sam ma jakiś algorytm, który usuwa. Ja praktycznie nie usuwam niczego. Chyba, że ktoś jest wulgarny, tak? A tak, nawet jak ktoś napisze o polityce, zawsze proszę, że słuchaj, to nie jest kanał o polityce, tylko o grach, więc nie wiem. Krisie! Kris na rozchodniaczka jeszcze oddał. Andrzejowi Drenowi, Januszowi Migasowi, Marcinowi Tederko, Krali i Skarabastowi. Serdecznie dziękuję za znowu podarowanie tego wsparcia. Czy spoilery są usuwane? Nie, nic nie jest usuwane. Ale Kratosie, ja się z tobą absolutnie zgadzam. Ty w ogóle nie ma o czym mówić. Masz całkowitą rację, zmienia się w komunę, tak? Ja przeżyłem komunę, wiem co to jest. Absolutnie zmienia się w komunę. Spoilerów proszę nie wrzucać. Ale to nie jest właśnie... Kiedyś może zrobię jakieś Q&A, tak? Może, ale gramy w Sekiro, napawamy się radością. Lub może nie radością, tylko szlochem. Krisie, dziękuję raz jeszcze za wsparcie tak wielkie. To jest... Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł przebić tobie piątkę. Dobra. Czyli on opłakuje swojego kunia. Ja mam go zabić. Ja mam zabić gościa, który opłakuje swojego konia. To jest niemiłe. To nie lubię, jak gra mnie zmusza do takich rzeczy, no ale muszę go zabić. Sorry, kolego. J.U.? Kurczę, a ty mnie zaskoczyłeś. To jest taki spoiler dość zaskakujący. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Garść popiołu. Maktopor, ja ci bardzo polecam Borysa Akunina. Opowieści o... Poczekaj. Zaraz ci powiem, jak się nazywa dokładnie. Żeby nie było. Bo jeśli chcesz
Na Storytelu ostatnio słuchałem, znaczy ja te książki mam też w wersji fizycznej, ale na Storytelu świetnie czyta to chyba Filip Kosior. Akunin. Po prostu masa. Ja pokażę. Po prostu masa. Nie wiem, czy będzie widać. A, po prostu masa. Mega, mega, mega rzecz. Fantastycznie napisane przez japonistę, znawcę historii Japonii też i no, opowieść, która ciągnie się przez ponad 100 lat i zaczyna się w XIX wieku w Japonii, kiedy następuje to nagłe otwarcie na zachód, później przez rewolucję październikową, aż do lat 20. XX wieku. Super rzecz. Super rzecz. Azazel to jest pierwszy tom o Eraście Fandorinie, też super sprawa. Poradnik kultury. Masa to jest Masashito. Masashito, skrót imienia. Masa to był wierny sługa Erasta Fandorina, który wspomina swoją młodość i próbę ustalenia tego, skąd pochodzi tak naprawdę. Dwa piwka, jak wtorki mi się zwolnią. Na razie wtorki mam zajęte. Jeszcze przez 2-3 tygodnie wtorki mam zajęte. Jak się wtorki zwolnią, to będzie VR. Granulka, bardzo dziękuję za granulkę. Przede wszystkim bym podziękował, gdyby tutaj się pojawił jakiś ołtarz. Nie można otworzyć z tej strony, super. Dobra, to muszę tu chyba skoczyć, nie? Jest tutaj. Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosnkę niesie. Harcerska zaś drużyna. Ciekawe, czemu nie można wskoczyć na te gzymsy. Czy to jest... Tutaj coś się złego stało, mam wrażenie, na tym pobojowisku. Coś tu się złego stało. Takie... Nie wiem, skąd takie wrażenie mam, ale... Ta. Nie wstanę! Tak będę leżał! Grzegorzu, tak czytałem problem z treścią, tak. Brawo, brawo. Nie wiem, mam nadzieję, że bijecie dyskretnie brawo i tak sobie, o, cóż za piękna śmierć, szlachetna śmierć. Będzie musiał teraz przebić się znowu przez tych typów. Kucaj. Serial, już mówiłem, że serial to jest dla mnie 5 na 10. Nie jest fatalny, jest to po prostu przeciętny. Jeśli ktoś nie zna książki, to będzie go oceniać wyżej zapewne. Natomiast nie zachwycił mnie. Ostatnio z seriali SF to najbardziej podobał mi się Silos. Silos mi się podobał. Był naprawdę niezły. Oj, dźgnął mnie. To jest... Fundację jeszcze nie oglądałem, nie. Ale na Fundację... Najpierw chcę sobie przypomnieć książki, bo ja dawno... Pozytronowego detektywa czytałem dawno, dawno temu. Ale gdzie jestem? Ja nie będę z nimi walczył, po co mam z nimi walczyć? Ja sobie skoczę na górę. On chyba za mną nie pójdzie. Chyba. Uzna, że nie warta gra świeczki. Na tym złóżcie może sobie Kiri. O właśnie, to w sumie dobry pomysł, ale to za moment. Najpierw tego. Książka Silos fajna, tak. Powiem ci tak. Gdyby Zajdel, Janusz Zajdel urodził się w Stanach, to prawdopodobnie coś takiego by napisał. Tylko, że Zajdel jest lepszy. Ale Silos jest fajny.
jest fajny. Czekam na kolejne sezony. Najbardziej co prawda czekam na Severance, na rozszczepienie, kolejny sezon. Andrzej, serial trzyma poziom książki, czy niski? Okej. Okay. Moim zdaniem książka jest bardzo ciekawa. Nie jest najlepiej napisana literacko, ale obstawiam, że to jest duża wina tłumaczenia. Bo tłumaczenie problemu trzech ciał to jest tłumaczenie nie z chińskiego, tylko z angielskiego. Więc to jest tłumaczenie tłumaczenia. I stąd możliwe pewne... Jakby to powiedzieć, pewne braki stylistyczne. Natomiast możliwe, że one też występują w oryginale. W oryginale książkowym bardzo ciekawe było dla mnie takie podejście bardzo mało indywidualistyczne. W tej książce mam wrażenie, że każdy z bohaterów chińskich jest kopią innego bohatera. I no to było ciekawe doznanie. Andzet, no ja bardzo polecam, w ogóle kanał fantastyczny. Kanał fantastyczny, bardzo polecam. Kanał Zero też polecam, szczególnie po ostatnich materiałach pana Krzysztofa na temat Gazety Wybiórczej polecam. Natomiast kanał fantastyczny polecam znacznie bardziej, bo to jest kanał zrobiony przez Ignacego Trzewiczka i Tomasza Kołodziejczaka, dwóch wielkich mistrzów fantastyki. Jeden jest wybitnym redaktorem i pisarzem, drugi jest wybitnym wydawcą i felietonistą i twórcą gier. I kanał fantastyczny jest naprawdę fantastyczny. Dobra, idę sobie, idę. Tutaj trupy, tu się działa... O, w mordę. To jest pierwszy boss, tak? Ale zadałem mu dwa ciosy. I mogę się wskrzesić. Tylko powiedzcie mi, czy tutaj nie ma bliżej jakiegoś ołtarza, żebym nie musiał przedzierać się przez... Chamie, nie my ty. A, już mnie zabił całkiem. A nie. O, zabił mnie całkiem. Nie wstanę, tak będę leżał. No dobrze, no dobrze. Nie no, to daleko wspomnienie, to tam, czy co tam się działo, to swoją drogą. Pierwszy prawilny boss, o, tak bym go nazwał. Dobra, mogę się do niego dostać inaczej. Nie wiem, czemu zabijam tego pana, który cierpi z powodu straty swojego rumaka. Jestem chyba sadystą, przykro mi. Ale w sumie można się do niego w miarę szybko dostać, to... W Bloodborne te punkty kontrolne są trochę dalej nawet. Trywialny boss. Trywialny. Cieszę się. Zaraz rozwalę ci bepechy. I sprawię, że będziesz krwawił z wielu miejsc. A, zabił. Chłopie! O! O, brzydko. Wstawaj! Chyba zginąłem całkiem, nie? Nie wstanę! Tak będę leżał!
Netflixowy problem trzech ciał zawiera pierwszą powieść, spory fragment drugiej i nawiązania do trzeciej. Oj. Raz jeszcze próbujemy. Na razie w ogóle go nie ogarniam, ale cóż. Hot Sugar, właśnie próbowałem to robić. Nawet... Ale... Zginąłem. Broniłem się przed nim. Tykwa! Najgorsze jest to, że mi namierzanie zeszło z niego. No, znowu zniknęło mi namierzanie. To jest jakiś problem niemiły. Chyba mnie przydziurawił. Całkiem. A nie, mam jeszcze życie. No! No! O, brzydko. Irwanie, witam. Nie wstanę! Tak będę leżał! Throne of Darkness. Pamiętam, kiedy... Robiliśmy Diablo, Throne of Darkness powstawał także i testowali go też w biurze Havas International. To był Diablo w klimatach właśnie Shogunatu. No było blisko w miarę, tak, ale zauważam z bólem serca, że namierzanie, czyli naciśnięcie prawej gałki czasami działa, czasami nie działa. Znaczy inaczej, namierzam, po czym to namierzanie znika. Drzymała poziom 115 Baba Izio jest na pewno ciężej niż Sekiro, ale w innym znaczeniu tego słowa. Aleksandrze, tak, dołuj mnie jeszcze bardziej. Tak więc... Uwielbiam mistrzów jakiejś gry, czy a to jest żenada, ja to przechodzę z palcem w nosie, każdy kto tego nie przechodzi jest beznadziejny. Oczywiście tu nadinterpretuję, ale bez przesady, no. Jakie granulki, tykwa. Jeszcze raz tykwa.
No, nie działają moje bloki. Nie działają moje bloki, nic o nic. Ja takim graczom powiem, no to przejdźcie niebezpiecznego ryśka, tak o. Sami z siebie, za pierwszym razem na razie. To nie jest problem mówić, że coś jest super łatwe, kiedyś spędziło się setki godzin przy jakimś tytule, to wtedy... Dla mnie Rick Dangerous też jest prosty. Podejrzewam, że osoba, która dopiero zaczyna z Ryśkiem, by zginęła na drugiej, trzeciej planszy. Nie wstanę! Tak będę leżał! Więc... Cieszę się, jeśli ktoś przechodzi tego bossa, czy też umyłkowo przeciwnika nazywanego bossem tak z palcem, to super! Gratuluję! Ja, jak widać, nie. I podejrzewam, że będę potrzebować jeszcze z 10, może 5, a może jednej próby, nie wiem, zobaczymy. Kosie, tak, tu rzeczywiście masz rację, masz rację. Trzymała, no mam tyle HP, bo na razie było trzech przeciwników tylko. No. No. Przepraszam bardzo. O Jezus. Skrzesz. O, niestety tracę namierzanie. Znowu. Nie wstanę! Tak będę leżał! Idę. Gramy dalej. Mówię, ja naprawdę wierzę, że większość z was, weteranów Sekiro, uważa tego pana za prostego. Natomiast to, że powiecie, że jest super prosty, ja go robię z zamkniętymi oczami i w ogóle, to nie zmieni faktu, że ja sobie z nim na razie nie radzę, tak? Więc, nie wiem, chyba, że chcecie się dowartościować. Ja to jestem super, nie? To nie jest w ogóle boss. To nie jest w ogóle boss. To spoko, to spoko. Możliwe, że będziecie patrzeć jeszcze przez godzinę na moje męki. Wstawaj, chłopie. O, nie, po co ginąłeś? Po co ginąłeś? No, nie. No i teraz nic nie mogę zrobić akurat. Nie. Tak, tak, Community Soulsów to jest tak. O, ja to w ogóle, ja dobrze chodzę tego grając na gitarze z Rock Banda. W ogóle bez rąk. Ja go pokonuję myślą tylko. Super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Jeśli ktoś pokonuje takich bossów bez problemu, to znaczy, że jest dobrym graczem. Nie, na pewno. Może kiedyś też będę na tyle dobry, żeby mówić, że to jest prosty przeciwnik. Zakładam, że na pewno tak będzie. Za jakiś czas. Ale na razie nie jest dla mnie prosty. I twierdzenie, że jest prosty, nie zmieni faktu, że dla mnie nie jest. Naprawdę. Jokerze, dziękuję bardzo. Dobra, chodź tutaj. Mogłem go już tu walnąć w zasadzie.
On na początku nic nie robi. O, przepraszam, robi. Pod brzusze konia. O, i znowu, hop. I pod brzusze konia. Cofnij się. Aj, dźgnął mnie. Dobra, muszę poczekać, bo on tutaj od razu... Czy on? Od... Dobra. Co to by było, Taranu? Naro, i kto by demo kill made no... Odejdź. Ten jego zamach lancą jest dla mnie na razie nieodgadniony. To ten pierwszy cios, okej. Okay. Ale zamach... Zamachu nie jestem w stanie wyczuć. No. Więc podejrzewam, że teraz tak. Zadam mu pierwszą ranę. No i koniec. Okej. Okay. Coś już zaczynam łapać. Hmm. Jeśli wyczuję jego ten zamaszysty cios, bo zapewne mogę go zblokować i to bez Mikiri, bo on nie ma tych kanji pojawiających się, więc bez Mikiri mogę go zblokować, tylko nie umiem wyczuć go po prostu. Na razie nie wiem jak on uderza. Pierwszy cios krótki jest, więc mam szybki czas reakcji, reaguję odpowiednio. Przy drugim to trwa odrobinę dłużej. Dobra, chodź sobie. O. No i kurczę, nie, tego drugi... Pierwszy cios odbijam, drugi i trzeci nie za bardzo. O, teraz pierwszego też nie odbiłem. O, i drugiego też nie odbiłem. Okej, okay, dobra. Nie wolno być zbyt pewnym siebie w tej grze, absolutnie. O, ale widzicie, pierwszy jest odbijam. O, ten w ogóle nic. Przy drugim chyba... O. Przy drugim ciosie chyba nie jestem w stanie nic zrobić. Lepiej chyba będzie odskoczyć. Odskocz! Dobra, przyteleportuj się do niego i bij! Pod brzusze Romaka! Już wiem, już mniej więcej. Po lince mogę atakować jeszcze w powietrzu, okej. Okay. Nie wstanę! Tak będę leżał! MHD, możesz spróbować przeciwnika w okolicy drugiego generała. Tam był przeciwnik w jaskinie jakiś, chyba bez głowy, coś takiego, pamiętam. Ale spokojnie. Sądzę, że może to potrwać, ale... Nie wiem jak długo. Równie dobrze godzinę, równie dobrze 5 minut. No właśnie, nie ma staminy, oczywiście. Tak, może za mało biegam. To jest dobra rada, Kosie. To jest dobra rada.
Dobra, hola, dawaj, pokaż podbrzusze rumaka, bijemy. No. Aj! Teraz pierwszego nie sparowałem. Drink. Aj. Och, złapiłem. Drink. Czekam na kółeczko. Aj! Nie, proszę, nie gin. Nie gin, chłopie, no. Dobra, i nie pij, kiedy cię atakuję. Odturlaj się, a zapomniałem o odturlaniu. Fajny boss. Robercie, witam. Dam radę. One eternity later. Bardzo możliwe, że one eternity later, ale bardzo możliwe, że na przykład już za tą razą. No i mam nadzieję, że w końcu dojdę do bossa, który jest godny miana bossa, nie? To jest... Chyba, że później się dowiem, że w zasadzie w Sekiro to nie ma prawdziwych bossów. Każdy ten boss to tam, ja go klepię. Jestem chciwy, Hot Sugar, jestem chciwy. Hono, dodaj. Pięć razy. Aj! Kurczę, ten był taki niesygnalizowany spod łokcia. Uciekaj. Teraz! Uciekaj. Nic nie widzę! Kamero! Kamera, największy wróg gracza w Sekiro. Oj, chyba zginąłem. Niestety w powietrzu nie mogę. Czekaj. Jeszcze masz przecież tyle drinków masz, chłopie. Oj. Teraz dobiegnij i ciachaj. I teraz znowu dobiegnij i ciachaj. Nie udało się. Teraz skok, morduj. Tak. Mogłem go jeszcze dźgnąć, no cholewcia. Ach! Tak niewiele!
Tak niewiele. Teraz się nie uda, ale... Ach, ktoś tutaj do mnie pisał, przepraszam, muszę zobaczyć. A nie, zdrowie. Że mam uważać na zdrowie. Nie wstanę, tak będę leżał. Greg W, czy mam petardy? To jest dobre pytanie, które nie znam odpowiedzi. Mam granulki, mam cukierek Ungo, mam garść popiołu. Znaczy... A co daje cukierek Ungo? Zmniejsza obrażenia. O, może weźmy sobie cukierek Ungo, co? Nie, to petardy. Przepraszam, jako narzędzia protezy to na 100% nie mam. To na 100% nie mam jeszcze. Kazakiewka, posążek powrotu. Cukierek gacina, to nie. Boskie konfetti. To na pewno nie. Cukierek alko, wasze zdrowie. Krakenia, nie wiem co to jest Hirata zupełnie. Witam Cezarego. Spoko, spróbuję nieludzki duch. Ten cukierek Ungo wydaje mi się. Brzmi tak odpowiednio. Bo zmniejsza obrażenia, które otrzymuję. Spróbuję sobie go ugryźć, co mi tam. Przecież nic nie szkodzi. Chyba znajdę jeszcze takie cukierki. Okej, okay, cukierek. Od razu czuję się mocniejszy. A, 6! Udało mu się 6 razy nie robić. Mam wrażenie, że najwięcej najwięcej obrywa, kiedy mu tą postawę zmniejsza. Śmierć. Pawle, nie. Seal of Evil? Nie pamiętam w ogóle. Pieczęć zła? Teraz. Hono do mnie tutaj. Fajny boss, podoba mi się. Prince of Queen, coś, ale Seal of Evil nic. Mniej ataku, więcej frame perfect parowań. Dobra. To nie jest proste, bo wiesz, jak nie trafisz pierwszego parowania, to stracisz bardzo dużo, nie? Dym 80, to nie jest nawet boss. Chłopie, to nawet nie jest boss, jak się dowiedziałem. To jest taki... To nawet nie jest boss. Archerze raczej nie będę demo. Może jak wyjdzie pełna gra. Ja mam tyle tytułów do grania. Mam jeszcze Final Fantasy Rebirth. Udane parowanie. Zwykły mobek, tak. Jaki tam? Nazywa się Gyobu Masataka Oniwa, ale... No, tylko 4 razy. Dobra, będę próbował go parować. Aj!
Oj. Okej. Czekaj. Mnie przeharatał teraz. Zmienił troszkę atak niestety, ale co tam. Wydawało mi się, że sparowałem. No ale myliłem się, więc strzeżam się. O, łap go! Nie. No bo... Zabił mnie? Zabił mnie. No dobra. Spoko. Już mniej więcej go łapię. Mniej więcej. Ale już widać, że podczas tej transmisji będzie więcej zgonów. Więcej zgonów. Mniej więcej wiem. Poznałem go tak w 10%. Było blisko, ale... Powiem tak. O ile... Jakby to powiedzieć, ja naprawdę jestem cierpliwy. Ja naprawdę jestem cierpliwy i niepowodzenia drobne mnie nie zrażają. Są w rzeczy, o które... Rzeczy... No, nawet rzeczy to źle powiedziane. Są sytuacje, o które walczę od wielu lat i się nie poddaję. Mimo tego, że nie idzie dobrze, ale się nie poddaję. Drogi panie Drewienko, jeśli zobaczyłeś u mnie jakieś teraz uniki, to nie wiem, może nie oglądasz inną transmisję. Ja cały czas tutaj paruję. Cały czas paruję. Może masz troszkę cofniętą transmisję, ale nie. W tej grze praktycznie cały czas paruję. Więc ja wiem. Ogólnie taka prośba, nie musicie mi pisać, że wiecie, znaczy wiesz, Sekiro to jest taka gra, w której się paruje. Wiem, staram się to robić, nie zawsze mi wychodzi, to jest moje pierwsze podejście. Proszę o traktowanie ulgowe w komentarzach, naprawdę. Staram się cały czas mimo walki czytać czat jeszcze, nie? Więc... Oj, to było nie fair, proszę panu. To było nie fair. Mówiłem do generała, nie do czatu. Nie,
był. Dobra, udało się. Oska. Oj. Drink, drink, drink. Dziękuję za rady parowania, naprawdę to. Gdybyście mi nie pasowali, nie pisali, żebym parował, to w ogóle bym nie wiedział, że trzeba parować, w ogóle. O, taki głupi jest. Nie miałbym pojęcia o tym. Aj! Kurczę, nie potrafię wyczuć. No. Gimbu Oliwa! Ginghamie. Znaczy po raz pierwszy Gim. No, chyba trzeba będzie się dni. Ech, kurczę. Death White, witam serdecznie. No! No, sparowałem tego. Super muzyka jest. Chciałem zwrócić uwagę waszą. Pewnie nie zwróciliście uwagi na muzykę super. Kurczę, dałem się zrobić jak ostatnia łajza. Śmierć, ale ma, nie, to nie koniec. Co to by było, Taranuk? Naro, i kto by było, Kirmadeno? To nie koniec. Teraz, skok! Kurczę, co to było? Uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Teraz skok do niego! No nie było to godzina. Trochę szybciej. Easy. O, osiągnięcie! Gyobu Masataka Oniwa! Wspomnienia Gyobu Oniwa, wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, dziękuję bardzo, który wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Gyobu Masataka Oniwa strzegł bramy zamku w Ashinie. Dziękuję za gratulacje. Ja go traktuję mimo wszystko jako bossa. Magiczna lufa z metalu, którą można dać rzeźbiarzowi, aby umożliwić ulepszenie narzędzi protezy, wydaje się, że została skonstruowana tak, by idealnie pasować do kości protezy Shinobi. Wzmocniony rdzeń na pewno sprawi, że kły Shinobi staną się jeszcze ostrzejsze. Netflixie, ale to jest urocze. Powiem tak. Nie jest tak, że ja się gniewam, bo ja wiem, że te osoby tak naprawdę... One tylko niosą pomoc i wiem, że osoby, które piszą mi, że coś źle robię i tak dalej, to nie jest tak dlatego, że uważają mnie za kiepskiego gracza. Możliwe, że uważają, ale ogólnie tak naprawdę chcą pomóc i to nie ich porady nie rodzą się z tego, żeby mi dokuczyć, tak sądzę, tylko dlatego, żeby mi pomóc. Tylko czasami, kiedy one się zwielokrotniają i powtarzają i kiedy powstaje taka komnata echa, czy wiesz, że w Sekiro trzeba blokować? No już wiem. Czy wiesz, że w Sekiro lepiej nie unikać? Też wiem. To po pewnym czasie staje się nie irytujące, tylko takie... Jak mucha brzęcząca. Good evening, Dawidzie, Dawidzie. Udało cię pokonać niezwykłego przeciwnika, czy jednak boss, z którym możesz się teraz ponownie mierzyć we wspomnienia. Aby to zrobić, wybierz odzwierciedlenie siły przy posążku rzeźbiarza. Hash Zero, dziękuję serdecznie, dobrej nocy.
Dobra, chcę posążek rzeźbiarza. 1000 dostałem w ogóle. Będę mógł chyba masować na któryś tam poziom. Tam są bramy zamku, a tam co jest na górze? Czy wiem, że w Sekiro lepiej nie umierać? Słyszałem o tym. Słyszałem o tym, że umieranie jest ogólnie słabe. Co tu się stało? Tu był jakiś inny shinobi. Oj, co tu się stało? To jest jakiś bohater niezależny tam. Odłamek naczynia, dobra. Nie jest to coś, co chciałbym otrzymywać najbardziej, ale cóż. O kurczę, ale czuję, że mam zdarty głos. Piotrze, musiałbym tak trzymać, a jak gram przy sobie bardziej, wiesz? Nie chcę cię patrzeć na mój brzuch. Kup przedmioty, ale zobaczę. Cmentarna banda. Kropla smoczej krwi. Nie, na nic mi nie stać, więc o czym tu mowa? O czym tu mowa? Nic nie mogę kupić. Dobra. Czemu w każdych Soulsach są takie postacie powykrzywiane, chowające się gdzieś właśnie pod namiotach, w szuwarach, w krzaczorach, które jednak zdają się być bardzo ważne dla samej fabuły? Tam nasiono jest? Tutaj chyba jest nasiono, nie? Tutaj jest jakieś... To nie jest przeciwnik raczej, bo nie mogę go namierzyć. A nie, mogę. Nie mogę. To jest inny shinobi, inny świniobi. Dzień dobry. Jestem kolejny szczur. O, jaki piękny... Piękna maska. Nanori! Shinobi wa taigai soja. Nanorazu shinioru. Janga. Sono hidari ude. Shinobi gishi to wa natsukashi. Jednak mnie nie zabije dzisiaj. Jaki tak bardzo duży ten pan jest, albo nasz bohater jest bardzo mały. Sekiwan no okami ka. Kini itta zo. Naraba. Sekiro. Cezary, zaraz sprawdzę w takim razie. Dziękuję. Kim jesteś? Jestem wilkiem. Tengu ze Shiny. Ale Tengu to jest demon ogólnie, nie? Onushi mo nezumi gari o senu ka. Nanda to? Kono ashina niwa nezumi ga hairi konde o. Uja uja to wagamono gao de na. Nezumi mo iroiro ja ga. Tak, Cyrano de Bergerac, zdecydowanie nos, ale Cyrano. O, będzie mi pomagał może. Akceptuję. Opis szczurów, które wkradły się do Ashiny. Wróć do Tengu, gdy poradzisz sobie ze szczurami. Szczury zabójcy ze świątyni Senpu. Niscy w bambusowych kapeluszach. Spotkałem już tych dżentelmenów. Część z nich się ukryła, widziani przy zamkowej bramie. No to widziałem, jednego zabiłem. Nezumi no kao, sore to suana zia. Kitte maeri. Sasureba, onushi no iksa ni yakudatsu mono o yaru. No dobrze. Zaraz pójdę jeszcze do sklepikarza. Granulka bardzo, bardzo się przyda. Tutaj ktoś jest jeszcze, jakaś pani. Staruszki, niezależnie od kultury, wyglądają tak samo. Boże. Przepraszam bardzo. Kontra Mikiri już mam, wiesz? HS Pro.
どこに積もっていくのかを。ないだ、だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。To jest kolka zero, Biblical Cheese Simon. Ja nie piję ogólnie żadnych cukrowych napojów. No, czasami cydr. Arturze, akurat Tengu nie czytałem. Manitu czytałem na pewno. I sporo rzeczy Mastertona czytałem. Sprawny pisarz, ale no, lubując się w tak zwanej pulpie. Ale sprawny pisarz, to mu trzeba przyznać. Ale teraz już nie piję z whiską. Już nalałem sobie whisky, wystarczy dla mnie. Jak gram, to wolę takich rzeczy nie robić. Zresztą lekka sakiewka, dobrze? Boże, jaki mam głos. Teraz mam głos, który wydaje się być głosem jakiegoś pijaczyny. Czy mogę gdzieś tutaj wybić? O, tak. Z tej strony chyba. Ha! I co my tutaj mamy? Czy cokolwiek tutaj jest? Przylgnij do ściany, może mogę jeszcze wyżej mogę. Dobra, złapałem się. Proszę, proszę. Skarby! Korolik, o, super, w końcu będę mógł sobie rozwinąć swoje cechy, bo mam 4 koroliki. Bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze wyżej mogę wejść? Nie, wyżej już nic nie ma. O Boże, przepraszam, mam głos, który wynika bynajmniej nie wynika z przepicia, tylko po prostu z kaszlenia ustawicznego dzisiaj. O. No cóż, starość, nie radość. Chorobos, nie wybieros. No, jest. Z drugiej strony, ja tak naprawdę lubię swój głos, kiedy tak brzmi. On brzmi wtedy tajemniczo. Brzmi głos osoby, która ma coś ciekawego do powiedzenia, jakąś opowieść niezwykłą. Gokuyo. Dobra, dawaj, co tam masz? Lekka sakiewka. Nasiono tykwy za 1000. Zbyt mało senów. Ile mam senów w ogóle? Gdzie to jest napisane? Nie widzę. Nie widzę, żebym miał informację na temat moich senów. Boska trawa. Odtrutka w proszku. Ale gdzie jest spis mojej... Mam jednego sena. A, rzeczywiście, mam jednego sena. Super, dobra. To może użyję tych sakiewek, które posiadam. Więc zobaczę w dobytku. Ciężka sakiewka. Użyj. 500. Dobrze, więc użyję jeszcze pozostałych sakiewek. Lekkich. Ile jest lekkiej? Użyję 2. Pewnie po 100. Tak, czyli akurat mam tyle, żeby kupić tykwę. Akurat mam tyle. Więc tykwa zawsze się przyda. Hypergrid, tak, wiem o tym. Że mogę sobie zwiększyć za koraliki. Dlatego tak się ucieszyłem, kiedy czwarty koralik zdobyłem. Dobra, mam nasioną tykwę, super. Dobra. Przemysławia. Na pewno będę ogrywać dalej Final Fantasy Rebirth. Na pewno będę ogrywać Thiefa jutro prawdopodobnie. Będzie Sekiro. Co jeszcze będzie? Będzie Summon Max. Będę kontynuować tę grę. Sądzę, że jeszcze 1-2 spotkania z Summon Maxem. Będzie na pewno Zakma Kraken oraz Labirynt. Gry od Lucasfilmu, które zostały mi do ogrania. To ze starszych tytułów. Kiedy skończę Sekiro, będzie na Amigę First Samurai. Ale możliwe, że wrócę jeszcze do jakichś
do jakichś Soulsowych. Może Bloodborne'a przejdę znowu. Bo nie grałem w Bloodborne'a z 5 lat. I ciekawe będzie, czy pamiętam coś z Bloodborne'a po prostu. Mr. Dan, witam serdecznie. Dobra, jak się stąd wydostać? Gdzie... Sądzę, że tutaj powinien być jakiś ołtarz, nie? Tak... Konstrukcja etapów wydaje się na to wskazywać, że zaraz gdzieś będzie ołtarz. Znaczy ołtarz, posążek rzeźbiarza. Tutaj pewnie porady skocz, tak jak w Dark Souls by były. Skocz, jest bezpiecznie. Żeby zrobić speedrun Bloodborne, musiałbym sobie tę grę przypomnieć dobrze. O, jest posążek, super, rzeczywiście. Ja bardzo dobrze Bloodborne znałem i w zasadzie nawet teraz, jak sobie wizualizuję grę, to wiem, gdzie co jest. Ale musiałbym sobie przypomnieć na żywo. Mam nadzieję, że kiedy pojawi się PlayStation 5 Pro, pojawi się także Bloodborne odnowiony. Zwiększył ataku, super. Odzwierciedlenie siły. Pozwala na ponownie życie z niezwykłymi przeciwnikami. Przepraszam. Wzmocni cechy fizyczne. Tak. Naszyjnik z koralików modlitewnych, który został ofiarowany przy posążku rzeźbiarza, zwiększa maksymalną żywotność i posturę. Posiadanie go przystoi wielkim wojownikom. To ja. Armia Ashiny słynie w całym kraju ze swojej zaciekłości. Jej generałowie są wyjątkowo utalentowani. Każdy z nich znakomicie opanował tajniki szkoły walki mieczem Ashiny. To ja. Another is stay a while, Pawle, czyli mówisz o Impossible Mission. To jest dobry pomysł, tak. Tak. Pojawi się. Tak, Pawle, pojawi się. Czy może nawet przed First Samurai, może taką grą będzie właśnie Impossible Mission. C64 z 84 roku. Szymonie, jeśli chodzi o film, fantastyczny. Chociaż jest mnóstwo... Przepraszam bardzo. Jeszcze raz serdecznie przepraszam za moje dzisiejsze chrząkanie, ale to jest no po prostu choroba. Delikatna. Siła ataku na poziomie 1. Zwiększ siłę ataku. Mogę zwiększyć? Wspomnij Giob. Czy warto to robić? Czy będę z nim walczyć od nowa? Wspomnij walki z niezwykłym przeciwnikiem, choć odległe przywołanie go stanowiło pożywkę dla wilka. Giob Oniwa był hersztem cieszącej się złą sławą bandy. Został pokonany przez Ishina. Ale zwycięzca docenił jego siłę i przyjął go do grona wojowników Ashiny. Później Oniwa został najbardziej zaufanym wasalem Genchiro Ashiny. Damianie, witam. Pawle, tak, mam trochę gier. Niewiele, ale mam trochę. Więc zdecydowanie więcej mam na PlayStation 5. Oj, na PlayStation 5 to mam pewnie z kilkanaście. Też nie dużo w porównaniu do PlayStation 2, czy Wii, czy Xboxa 360 szczególnie. Roniku, dziękuję serdecznie za 15 miesięcy wsparcia. Dobra, siła ataku 2, żywotność 11, wzmocnij cechy fizyczne, zdobądź umiejętności. Nie mogę jeszcze. Idziemy. Dobra, idziemy jeszcze ten podróż do zaniedbanej świątyni i damy naszą tykwę drogiej pani Emmie. Niezbyt japońskie imię, ale cóż. Więc idę do pani Emmy. Pani Emmo, proszę o to tykwa. Joaniek, i tak staram się patrzeć na czat, ale jest dużo osób to raz, dwa, że gra jest bardzo wymagająca uwagi. Oj, dajmy się na tykwę, tak. Więc jeśli nie zauważyłem jakiegoś pytania, to wybacz. Powiem tak, ja często na przykład jak jestem u kolegi Krzysztofa Maja na przykład, to u niego jest tyle osób, że niby mnie zna i też mnie nie zauważa. I ja się nie obrażam, no bo wiadomo, że trudno jest ogarnąć czat przy wymagającej grze i przy dużej liczbie użytkowników. Więc mam nadzieję, że nikt się nie obraża, jeśli nie odpowiadam w mgnieniu oka na jego pytanie. Kseratusie, dziękuję serdecznie za obserwowanie. Czemu mam tylko 3? Powinienem mieć 4. Yon Demon, witam. Dobra, tutaj idę, żeby dostać lepszą mechaniczną lufa. Shinobi Vision. Shin to naru shikaki dore.
この仕掛けでの真となるこの仕掛けがあればモントイつつ薬と組み合わせお前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎつつ薬からくり術と共に使う鉄のクズ使えそうなつつ薬を見つけどうだ、mam mechaniczną lufę. Pokaż protezę Shinobi. A chyba... Zaraz, zamontuj. Ulepsz. Ojej! Menu ulepszania narzędzi protezy możesz wydawać materiały ulepszeń oraz sceny, aby tworzyć udoskonalone wersje tych narzędzi. Ho, ho, ho! Dużo tutaj będzie. 200 senów, to nie dla mnie, takie rzeczy. Natomiast myślałem, że zamontowałem lufę. Czemu nie mam lufy? Szubarku, dobrej nocy, dziękuję. Dobra, odpocznę sobie tutaj. Szymonie, to jest pytanie, które się bardzo często pojawia. Zakładam, że w związku z grą. Widziałem tylko jeden odcinek, jest dobry. Znaczy, podobał mi się. Natomiast nie podoba mi się to, że Portugalczycy nie mówią po portugalsku. Jako językoznawca, bo mogę się tak nazywać w końcu po moich wieloletnich studiach i wieloletnim doświadczeniu, bardzo mnie to razi. Dobra, czyli mam... Kup symbole ducha, nie będę. Podróż. Ja widzę, że mi piszecie, żebym jakiś petardy zrobił. Na razie nie, na razie dajcie mi grać, moi drodzy, dajcie mi grać. Piszecie, żebym robił jakieś rzeczy. Ja nie chcę, żeby to wyglądało tak, że pytam się kogoś z was, co zrobić, gdzie pójść i tak dalej. Więc bardzo mi miło, że tak się przejmujecie moją rozgrywką. Natomiast dajcie mi też poznać tę grę tak, jakbym... I tak to jest, jest niemożliwe, ale prawie tak, jakbym poznawał ją samemu. Zamknięto drugie strony, dobra. Ja jestem anglistą. Przemku, mam studia podyplomowe z tłumaczeń przysięgłych, mam studia doktoranckie z lingwistyki stosowanej. Więc, o, tutaj coś jest. Więc ogólnie coś się tam na językach znam, tak piąte przez dziesiąte. Coś tam słyszałem, że są jakieś języki. Ogólnie jest tak, to jest paradoks tego Dunina, tak, że im więcej się wie na jakiś temat, tym uważa się za większego ignoranta w danym temacie. Więc ja coś tam wiem. Podróż. Jogazie, witam serdecznie. I nie przeczytam tego, ale witam. VHS Pro. Gdybym tracił przyjemność z grania, kiedy transmituję, to bym nie transmitował. Dla mnie interakcja z widzami jest bardzo ważną rzeczą. Nie jestem, jak pewnie widzisz, cały czas konwersuję. Nie jestem typem strumykarza, który gra tylko i nie zwraca uwagi na to, co się dzieje na czacie. Dla mnie to jest ważne, co się dzieje na czacie, bo się pojawiają ciekawe tematy czasami. A na moim czacie to prawie zawsze są ciekawe tematy. Ważne miejsca. Dobra, podzamcze. Brama zamku w Waszynie. Sorry, Fiksie. Nie jestem dobrym nauczycielem języków. Ja się znam bardziej na etymologii, na historii, na gramatyce historycznej, a na nauce korzystać z danego języka po prostu. To jest najlepsze. Ja sam powiem tak, znam przyzwoicie angielski. Nawet bardzo przyzwoicie, mogę tak powiedzieć. Znam francuski na poziomie takim, że potrafię z użyciem rąk się dogadać. Potrafię czytać po rosyjsku, bo mówić już mniej. No i tyle. Trochę podstawy hiszpańskiego, więc... Nie mam zdolności jakichś specjalnych językowych. Natomiast jestem dobry z teorii bardzo. Z tego, jak się języki rozwijały, skąd się brały, jakie są grupy języków, jakie są cechy charakterystyczne i tak dalej. Jakubie nie, w Runaway nie tłumaczyłem, ani nie brałem udziału, znaczy ani nie grałem też w Runaway. Łoż, ty chamie. Strzelił do mnie, widzieliście? Co
Cóż za bestia. Graczu, dziękuję, to nie mów tak, bo to nieprawda zapewne, nie? Nie wolno się deprecjonować, graczu. Trzeba traktować siebie, ja uważam siebie za ogarniętego gościa, który dużo osiągnął i tak siebie traktuję. Natomiast nie wolno się deprecjonować, absolutnie. To jest błąd. No bo nie wolno być super pysznym. Chociaż gdybym miał wybrać, czy warto być pełnym pychy i przekonania o własnej wielkości, czy też deprecjonować się, to lepiej iść w stronę pychy. Lepiej. W życiu na tym lepiej wyjdziecie ogólnie. O, super. Ty psie, przepraszam. Ja tu zginę zaraz. Nie granulka, ty kwalecznicza. Gim się. Ja. Oj, chłopie. Dobra, jeden pies zabity. Ja już zginąłem. Ale to nic, ta śmierć się nie liczy, bo wstaje z martwych. Sparowałem dziada. Sparowałem dziada. Sparowałem dziada. Ach. Dobra. Warrior Priest of the Cult of Sigmar, czyli kapłan wojownik kultu Sigmara. Lub też bojowy kapłan kultu Sigmara. Oddałbym kapłan wojownik. Czy już mówiłem, że ta gra jest super? To jeśli ktoś by w to wątpił, jeśli ktoś nie grał w Sekiro, to... Oj, to są szczury! Stany normalne wywołują różne negatywne skutki w trakcie walki. Zanim stan anormalny zacznie działać, wyświetlony zostanie wskaźnik odporności, kiedy się wypełni, wilk znajdzie się w stanie anormalnym. Bloodborne. Istnieją przedmioty, które spowalniają wypełnianie się wskaźnika oraz takie, które leczą. To nie ja. Ojej, tu jest ich dwóch. Trzech! Skrzesi i spadaj stąd, chłopie. Spadaj, uciekaj. Uciekaj. To nie jest, są przeciwnicy dla ciebie. No nie grałem w Runaway, Jakubie. Grałem wiele przygodówek, ale takich bardziej, powiedzmy, znanych. Tak? Runaway było znane, to jest ogólnie... Było znane w Polsce bardziej niż na Zachodzie, mam wrażenie, troszkę. Jak jest jeden, to spróbujemy się z nim zebrać. Chodź tutaj. Jeden na jednego. Chyba jego to tylko mogę blokować. No nic nie daje. Tam jeszcze ktoś do mnie strzela, jakiś łobuz. Chyba mnie zabił, dobra. Nie wstanę! Tak będę leżał! Jakby gra tego typu, jak... Oj, Pawle, Boże! Ja kocham świat Warhammera, więc tak, oczywiście. Po stokroć tak. Wojenny kramarz nie przeczytałem nawet, ale cóż, podejrzewam, że to nic dobrego jest. Tego pana w kapeluszu domyślam się, że lepiej kontrować, natomiast na razie mam za mało umiejętności, by to robić skutecznie. Tak coś mi się... Oj, nie, pan wskakuje na górę.
Oj, psy! Dobra, zabite. Będziesz mi tu pluł. Natomiast z tymi małymi się nie zamierzam jeszcze zmagać. Są zbyt mocni jak dla mnie. Ziomalu, nie wiem, czy to są łuki albo kurze, ale domniemywuję, że nie. Że nie ma raczej. Dobra. Hello. Gin! Śmiecioludku. Dobra. Jest tu jakiś cwaniak! Oj. Są cwaniaki. Kucaj. Niepotrzebnie to zrobiłem bardzo. Znowu bardzo niepotrzebnie, ale... O! Można go kontrować! Nie sądziłem, że takiego dziada można kontrować. Co prawda to kontrowanie mi wychodzi tak słabo. Ale cóż. Już zabij go. Tak, to jest zdecydowanie dziad wodny. Absolutnie dziad wodny. Balon mienia. Już takie mam. Wszystko można kontrować? No bo jak walczyłem z ogrem, to nie byłem w stanie skontrować ani jednego jego ataku. Przy walce z ogrem oszalałem, musiałem wszystko unikać. Ale może coś źle robiłem, oczywiście. To też jest możliwe. Wręcz pewne. Dobra, moi drodzy, ja na chwileczkę muszę was opuścić. Muszę skoczyć do toalety, ale zaraz wracam. Włączam ekran z przerwą. Nie znikajcie. Ja zaraz wracam. Thank you.
I wracam, moi drodzy. Muzyka jest psychodeliczna? Nie, to jest muzyka taka... troszkę Blade Runnerowa, troszkę Vangelisowa. Nie pokonałem Matixie tych kapeluszników. Uznałem, że nie mam z nimi szans, że jestem na razie na nich za słaby. Możliwe, że gdybym, jak to mówicie, miał petardy, to bym sobie był w stanie z nimi poradzić. Natomiast petard nie mam, bo nie mam, ja w ogóle nie mam pieniędzy. O czym my mówimy? Ja mam pieniędzy. Pomoc losu, żywotność, gdzie to jest? 100 senów mam. Więc jestem biedakiem po prostu. Jestem biedakiem, nie stać mnie na nic. O, tutaj coś jest. Podnieś przedmiot. Garść popiołu. Nie wykorzystuję w ogóle popiołów. Nie wiem, może to jest błąd. Złom żelazny. O, złom żelazny będę mógł wykorzystać przy mojej protezie. Natomiast powiem wam, że ta warownia kojarzy mi się z warownią z Kajku i Kokoszu, cudownym leku, tam gdzie była Kaprylda. Tak ta warownia trochę wygląda. Tam gdzie Miluś został prawie uwięziony. Jestem w stanie tam wejść na górę? Nie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Nie tutaj. Krakenie, jest informacja, gdzie jest ta muzyczka. To jest muzyczka wzięta z zasobów YouTube'a. Darmowa muzyczka. Szukałem dość długo i znalazłem taką, która by pasowała akurat do tych transmisji. Odnośnik do niej możecie znaleźć w opisie, a ja w międzyczasie wpadłem w geometrię i... O, nie zginąłem. Nie zginąłem, dobrze. Jednak zginąłem. Nie wstanę! Tak będę leżał! Krystianie, jeszcze w zasadzie nie oglądałem. Fragment widziałem, był ok, ale coś mnie odciągnęło, jakieś sprawy i przestałem oglądać. Ale zdecydowanie do nadrobienia jest, bo zapowiada się dobrze. No, średnio. Na Tixie, czy ja poradzę sobie na przykład z kapelusznikami teraz? Czy według ciebie jestem w stanie poradzić sobie z tymi dziadami? O, posłuchaj. Mogę w sumie spróbować sobie z nimi poradzić. Tu jest jeden. Jeśli go zaskoczę... Dobra, już go nie zaskoczę. Ja umrę. Nie wstanę! Tak będę leżał! Ja umrę. Właśnie napisałem Andrzejowi, żebyśmy jutro nie nagrywali rano Grysława, bo ja mogę nie być w stanie jutro rano tego Grysława nagrać. Po tym, jak ja ci je mówię, obawiam się, że mój głos w jutrzejszym odcinku byłby może niezwykle powabny, ale zniknąłby po pewnym czasie. Dobra. Kapeluszników z przyczajki. Zapewne masz rację. Oj. Psy! Wy psy strasznie. Co się przynajmniej kontruje. Berkelu, serdecznie dziękuję za obserwowanie. O, co on tutaj ma? Dużo pieniędzy.
A właśnie, czy tutaj można znaleźć swoje zwłoki? Poprzednie? Tutaj zginąłem. Nie ma moich zwłok tutaj chyba. Czy są? Są. Lubo, pewnie nagramy w piątek rano. Bo ja sądzę, że jutro po prostu będę spał. Dzisiaj po transmisji się położę. I dla mnie najlepszym lekarstwem jest zawsze sen. Położę się, będę spał, spał i spał. I spał jeszcze będę. Proszę bardzo. Dobra, spróbuję użyć odłamka naczynia. Tego jeszcze nie robiłem. Oj, miałem użyć tykwy, a użyłem niestety naczynia i straciłem odłamek naczynia, który jest mi niezwykle potrzebny zapewne. Ha! Jak się odgryzł mi dziad. Uciekajmy. Uciekajmy. Pijmy wódkę i uciekajmy. Ale ciebie mogę. Ciebie mogę zabić, czy nie? Jesteś prosty przeciwnikiem. Natomiast ten z młotem już nie za bardzo. No, chyba się zablokował. Nie jest w stanie tutaj wejść. Prawda? Pan tutaj nie jest w stanie wejść, co? A nie, jednak jest w stanie wejść. A może nie jest w stanie wyjść. Będzie ciekawe bardzo. Czy on mnie widzi teraz? On mnie chyba nie widzi. On mnie nie widzi. Boże, przepraszam. Dawno nie miałem takiego ataku kaszlu jak dzisiaj. To jeszcze podczas transmisji. Wstyd. Dobra, chodź. Widzi mnie! Dobra, spróbujemy cię poblokować. Może będziesz moim nauczycielem. Jest mocno zmasakrowany, jeśli chodzi o jego postawę. Jak widzę. Ale... o, słynne ostatnie słowa. Słynne ostatnie słowa. Tak jest. Jest zmasakrowany. Już go w zasadzie nie ma, nie? Dobra, no gin, chłopie, gin, już cię nie ma. Och, byłeś ciężkim przeciwnikiem, dlatego... W sumie nie wiem. Co mam powiedzieć? Jakiś epitafium stworzyć... na twoją cześć, drogi przeciwniku. O. Tup, tup, tup. Posłuchaj. Tomaszu, wydaje mi się, że Sekiro, ale tak odrobinę, nie? Włóczyki ma też wysoki poziom wejścia. No, to zapowiedź kolejnego bossa zapewne. Chłopie, jak mi cię żal.
tym was oburzam. Mati, mam to szczęście, że mieszkam w domu. Pracowałem na ten dom kilkanaście lat, udało mi się go zbudować. I teraz mieszkam. Chociaż nie jest, jest takie powiedzenie, że pierwszy dom budujesz dla wroga, drugiego dla przyjaciół, a dopiero drugi dla przyjaciół, a dopiero trzeci dla siebie. No i zdecydowanie się zgadzam z tym. Zdecydowanie się z tym zgadzam, powiedzeniem. No. Tutaj znalazłem jakieś tajne przejście, czy tajną lokację. Cukierek gacina. I złom żelazny. Oj, oj, oj. Hej! Chłopie, ale ty się zablokowałeś teraz w geometrii. Bardzo głupie jest to, co robisz. No i trucizna mnie pokonała. O. Apokalipso, witam. No ja mam nadzieję, że będę mieć jeszcze okazję postawić drugi dom. Bo... Nie wstanę! Tak będę leżał! No tutaj jest... Super! Dom jest ogólnie super, ale jest mnóstwo rzeczy, które bym poprawił. Mnóstwo. Kurczę, trafią mnie, no. Maty, ja mieszkałem w starym budownictwie na całe szczęście. Dom to sam zbudowałem. Znaczy sam, ja tam... Tam niewiele robiłem fizycznie przy nim, no, ale coś tam robiłem. No. Bardzo mam to źle zoptymalizowane na razie. Bardzo źle. No ale cóż. Tracę dużo życia na głupoty tutaj. Misza, oczywiście, że można, jak najbardziej. Może kiedyś nagram materiał na ten temat, jak to zrobić. Jest to do ogarnięcia w prosty sposób, mam wrażenie. Przede wszystkim moja podstawowa porada, grać na stojąco. Druga porada, kiedy postać się przemieszcza, chodząc w VR-ze, też chodzić w miejscu. I to dużo ułatwia, dużo ułatwia. Grać w gry kokpitowe też, nie za szybkie, czyli takie, gdzie jest punkt odniesienia. Wentylator, który wieje nam w twarz, też sporo daje. Tyle, to jest jak najbardziej do wyrobienia sobie odporność. Ty najlepiej shurikenem, w sumie rzeczywiście, to jest dobry pomysł. I garść popiołu jeszcze zebrałem. I zdaję sobie sprawę, że to jest takie miejsce, które później będę omijać albo szybko przechodzić w mgnieniu oka. Powiesz.
Dobra, łatwiej mi pożegnasz ostatnio. Zdecydowanie łatwiej niż ostatnio. Zbierajmy pozostałości po przeciwnikach. Kurczę, trochę się boję tego, że jak będę w takim stanie jutro po południu, to mogę nie być w stanie poprowadzić transmisji ze złodzieja. Zobaczymy. Na razie cały czas transmisja ze złodzieja jest w planach, ale przepraszam, boję się, że mogę nie dać rady. Prawdziwym shinobi. Do widzenia. Nikt tego nie widział. Nikt nie widział, że ich przyjaciel ginie w mękach. Kurczę, te punkty zaczepienia są takie trochę mało intuicyjne, bo nie wiem, kiedy one się pojawiają. Czasami są, czasami ich nie ma. Od czego to zależy, nie mam pojęcia. Tutaj nie ma żadnego. Ale tutaj pewnie są. O, tutaj jest. I z czym to się wiąże, że tutaj akurat jest, a gdzie indziej nie ma, nie wiem. Na siłowni wypocić, a codziennie ćwiczę, więc nie wiem, czy to jest... Pójście dodatkowo na siłownię raczej nie. Ja mam ciężary w domu. Wystarczy mi to na razie. Dużo chodzę. Już dzisiaj mam ponad 15 km, czyli ponad 20 tysięcy kroków zrobione. Jak w każdy dzień zresztą. Panowie. O kurczę, co to jest? Co to jest? Jego... Mówicie, że jego też można sparować? Jego też można sparować, naprawdę? No, ale dobra. Nie wstanę! Tak będę leżał! Okej. Okay. Da się rogi parować. Dobre. Powiem więcej, takie sobie. Dobra, zobaczmy, co ja mam zdobyć umiejętność. 3 punkty, rzeczywiście. Dodaję sztukę walki, szynami biegi ślisk. Co warto wziąć? Wirujące cięcie. Parowałem, Piotrze, parowałem. L, B i R, B. Jeszcze raz, to bądź umiejętność. To mam. Biegi ślisk. Stłumienie obecności. To nie. Wszystko warto wziąć. Dobra, na razie wezmę wirujące cięcie. I teraz o, skok z odbiciem. Okej. Karma Shinobi. Tak. I tak. Proszę bardzo. Sztuki walki to specjalne umiejętności ataku oparte na mocnych stronach stylu walki, do którego należą. Aby z nich skorzystać, należy dodać je do ekwipunku. Nowe sztuki walki można poznać w menu umiejętności lub znaleźć w tekstach ezoterycznych. RB trzymając LB. No dobrze. Kasperski, nie widziałem tego filmu. Wiem, wielokrotnie byłem porównywany do głównego Zwola z tego filmu. Ale nie widziałem. Dobra, muszę się... można sobie... Dobra, menu umiejętności... Menu ekwipunku sztuki walki. Dobra. Tylko jedną.
Symbola ducha. No dobra. Tak, do Bardiana, tak, oczywiście. Oj, wielokrotnie byłem... miałem sugestię, że wyglądam tak jak ten pan. Podejrzewam, że głównie chodzi o sposób poruszania się i fryzurę. Podobno. Bo nie o charakter. Jakżeby gdzie tam. Mam miło olać, tak po prostu olać. Spróbujemy olać. Często w sumie to robiłem w tym. W Bloodborne, jak już chciałem dojść do bossa. I sobie po prostu biegłem. Zwłaszcza, że tutaj nie ma. A tego jednego musiałem zabić. A tak, brzydko o mnie mówił. Oj! Chłopaki! Ciężko się poparuje, powiem tyle. Ale udało się, proszę, udało się. To podejrzewam, że on mnie zapala, nie? Sprawia, że jestem podpalony. Ciężko mu zadać jakiekolwiek obrażenia. Ciekawy boss. Byczek Fernando. Nie wstanę, tak będę leżał. Byczek Fernando. Petardy. No dobrze, spróbuję kupić petardy. Tylko musiałbym pójść do handlarza, prawda? Handlarz jest tutaj, na górze. Petarden. Aleksandrze, dzięki temu, że jest reklama, miej świadomość, że dzięki temu wpadnie do mnie jakieś 5 groszy pewnie, albo pewnie mniej. Ale ziarko do ziarka i zbierze się miarka. O. Weź próbkę krwi. Kup przedmioty. Petardy Roberta. Pcha, ale ja nie mam tyle pieniędzy. Nie mam tyle pieniędzy. Pawle, jeśli dam radę jutro Thiefa poprowadzić, bo boję się, że mnie choroba rozkłada, wiesz? Jak już czuję, znam siebie dosyć dobrze i czuję, kiedy zbliżam się do takiej granicy, gdzie choroba powie leżeć, leżeć i nic nie robić. Niestety nie mogę kupić tego, gdyż nie mam... Mogę boską trawę sprzedać ewentualnie. Nie będę używać petard, właśnie. Będę true Sekiro. Aleksandrze, dziękuję bardzo w takim razie. W każdym razie przeniosę się teraz do Emmy, dam jej tę próbkę krwi, bo Anusz widelec, podróż, zaniedbana świątynia.
VHS Pro. Nie jestem znawcą boskiej trawy, ale w tej grze mogę sprzedać. Panie Wilku. Daj próbkę krwi. Dobra, niestety te kwy nie mam. Jakie żegnaj? My się będziemy widzieć jeszcze. Mówisz mi do widzenia, mój miły. Albo papa. Dobra. Podróż. Ważne miejsca. Podzamcze. Bramka. Brama. Bramka zamku. Jak już, ja już bredzę przy czytaniu, znaczy nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ciekawi mnie jutro rano, jakie będzie. O. Zaraz sobie jeszcze pewnie jakiegoś gripexa walnę. Albo coś w tym stylu. Cześć panowie, na razie. Co tam? Jak tam? Jak tam? Jak żona? Jak dzieci? O, widzę, że wystrzałowo. Super, hej. O, tutaj widzę, że zamachujemy się młotami, ale poproszę... No ciebie muszę zabić, no sorry, tak się nie napatoczyłeś. Hello. Oj, nie trafiłem cię, chłopie, przepraszam. Dobra, chodź byku. Chodź Fernando. No nie tak, tak się go nie porwę. I tak też się go nie porwę. Nawet nie zdążyłem tykwy użyć. To jest szczęśliwe u niego, że ma tylko jedno... Oj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Płomienia! Zginąłem całkiem? Całkiem zginąłem. Nie wstanę! Problem z nim jest taki... Jenno, moja droga, witam cię serdecznie, jakże miło, że wpadasz z rajdem. Witam wszystkich szanownych rajdowiczów. Jak widzicie, ja się zmagam z kultowym Sekiro, które gram po raz pierwszy, a w ogóle dla osób, jeśli mnie nie znacie, a na pewno mnie nie znacie, to ja nazywam się Ryszard Chmielowski, gram w gry od 100 lat, bo jestem starym dziadem, tylko młodo wyglądam, albo staram się. I cóż... I tłumaczyłem ponoć większość waszego dzieciństwa growego. Jeśli gracie w gry od dawna, to pewnie graliście w gry, które tłumaczyłem. O, Jenna też dzisiaj. No to odważna z ciebie dziewoja. Oj. Ja nie jestem żadnym specjalistą, jednak ja to gram po raz pierwszy w życiu. Jestem beznadziejny. Jestem beznadziejny. No może... Popatrz, popatrz na tego byka. Co on ze mną robi? Jak mnie bierze na rogi. Bezproblemowo. Och! Łykaj, chłopie.
Już zginąłem? Tak, zginąłem. Mam wrażenie, że trzeba mu siedzieć na zadzie. O, sparowałem go! Prawie go sparowałem. Pij wódki. Sparowałem. Jeszcze jedna wódka. Teraz nie sparowałem niestety. I teraz też nie sparowałem. Przylnij do ściany jako trup. Chyba zginąłem. Dobijemy, moi drodzy, do 50 chyba i skończę na dziś. O, Brodaczow, no właśnie, brakowało mi takiego głosu, mój drogi. To w ogóle, to jego trudno nazwać bossem, prawda? Powiedzcie, że trudno go nazwać bossem. Nawet nie jest boss, to jest taki... Było wystrzałowo. Gdyby położyć się na ziemi, udawać martwego, to jest chyba doskonała taktyka. Rozstrzelały byczek Fernando. Oj. Problem jest taki, że nawet kiedy go sparuję, to i tak zadaje mi jakieś tam obrażenia. To jest problem. Na razie nie widzę na niego sposobu. Nie wstanę! Tak będę leżał! Nie paruj. Piotekusie, jak go zacznę nie parować i unikać, to pojawi się antypiotekus, który powie: nie no chłopie, jak ty grasz, jego trzeba parować, tylko parowaniem tę walkę wygrasz. Po czym pojawi się antypiotekus i powie: proszę pana, tak... Jego się gra nie w taki sposób, że go parujesz, tylko musisz mu zaśpiewać kołysankę i dopiero wtedy on ginie. Więc... Oj! Brzydko tak mnie atakować. To was byk zje. Macie dziadzie. Przyciągnąłem wam na głowę byka. Byk, zabij go! Gorsze, że nie mogę znaleźć nawet dobrego miejsca na to, żeby się sobie drinknąć. Uniki nie. Śmierć. Ale popatrzcie,
Zabrałem mu już jedną trzecią. Jedną trzecią mu zabiłem. Aj, ty chamie niemyty, byku. Nie mam pod petardy. Jestem true. Tak będę leżał. Jestem true. Nie gram z tymi ułatwiaczami. Jestem prawdziwym shinobi. Dowiedziałem się, że granie z petardą to jest oszukiwanie i wiecie, nie mogę oszukiwać. Piesele drogi. Właśnie można go ponoć pokonać bez petard, więc. Aj, uciekł. Znowu mnie dźgnąłem. Pij wódki. Pi. Dobra, wódka nie jest zła. Na razie nie zadałem mu żadnego obrażenia. O, w końcu. Zapomniałem, że mogę użyć mojej supermocy. Mam przecież specjalną zdolność, która coś tam robi. Jak nacisnę RB i... Dobry boss, podoba mi się. Trochę mi przypomina bossów z Bloodborne'a, więc... No. Masz krowo. Jesteś po prostu wielką krową, nie jesteś żadnym bykiem. Zmutowaną... żałosną krową. Pawle, dziękuję serdecznie. Do dorzucenia do skarbonki. Serdecznie zachęcam innych do dorzucania. O, jak cię sporowałem, dziadu. Patrz. Jestem mistrzem parowania. Dobra. Mistrzem to za dużo powiedziane, ale coś tam robię. Da się go zrobić. Nie wstanę! Tak będę! Da się go zrobić. Jest do zrobienia. Nie mówię, że jest łatwy, bo nie jest, oczywiście. Deathman Walking, witam cię serdecznie. Pycha! W sensie, że za bardzo go biłem? Czy że mówię, że da się go zrobić? No da się go zrobić. To jest pewne, że się da go zrobić. Cześć Atsunie. Serdecznie. O, sparowanie, nie sparowanie. Tam jest jeszcze jeden dziad, który za mną goni. I walczy we mnie włócznią. No nie!
Ty dziadu, powinien cię byk zabić. Czemu cię byk nie zabił? Mówiliście? Ktoś coś mówił, przepraszam? Jakieś porady? A, jeszcze go nie zabiłem! Dobra, zabiłem go już. Zabiłem go. Za pierwszym razem! Kralik, super. Drugi stopień leczenia. Bardzo dobrze. Dokładnie, Kratosie, to jaki to boss? No. Kto by za krowę dawał bossa, nie? Jeszcze chce mnie zabić, jaki. Do 51 razem padł. No nie, jestem taki... To był mini-boss. Ogólnie później będę spotykał takich w stadach, prawda? W stadach. Nie, tak naprawdę udało mi się go pokonać dzięki temu, że za trzy razy go sparowałem. I to rzeczywiście dało mi moment do oddechu. Nie dałem się wciągnąć w taki cykl nabijania na rogi. Aleksandrze, słyszałem, że chodzi o pana Genchiro. Słyszałem, to mi mój syn już Andrzej mówił, że... No, że Genchiro. To jest taki boss, po którym gra staje się prosta, tak? Bo wtedy zaczynasz rozumieć, na czym polega. No, gdybym był zdrowy, to za pierwszym razem w ogóle, tak? Na pewno. Dobra. No, słyszałem, PB, że w tej grze coś się paruje, no tak. Sparowałem, no i wyszło rzeczywiście. Teraz tutaj... Ja mogę tu spaść? A, tam skoczy na drugą stronę, a tutaj na górę co jest? Tu jest dużo strażników, ale pójdę tam. Jeszcze porozmawiam sobie z tą panią, Shaolin. Arigatai. Kongo-san no senpouji. Oto-sa. Arigatai. Dobra, pomóc się ze mną. Nie, nie będę się z Ej! Co to jest? Co za wskakiwanie do wody? Nie pozwoliłem ci wskoczyć. O! Jaki pływak! Jaki... Nie sądziłem, że on tak dobrze pływa. Jednorącz. Bartku, witaj. Widziałem, że wysłałeś paczkę. Serdecznie dziękuję. Nie wiem, co to jest, ale znając cię... Jakieś pyszne smakołyki. Z góry bardzo, bardzo dziękuję. Bartek to jest, moi drodzy, mistrz ważenia trunków, pieczenia chlebów, ogólnie mistrz. Więc... O, jeszcze i wędliny też, nie? Dobra, jak to mam... Jak ja mam stąd... O, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę stąd wyjść, proszę państwa. Może tu blisko będę. Jak ja mogę stąd wyjść?
Możliwe, że będzie kopalnia, możliwe, że będzie dzwonek, no na razie gniję w zielonej wodzie i nie wiem, jak się stąd wydostać. Więc to jest dla mnie drobny problem. W drugim rogu. O, rzeczywiście, dziękuję serdecznie, Krystianie. Myślałem, że będę w stanie przeskoczyć na drugą stronę. O, jest. Jestem w stanie przeskoczyć na drugą stronę. Proszę bardzo. Lekka sakiewka. Lekka sakiewka to nie to samo co ciężka sakiewka, ale niech będzie. DKN, ja ogólnie jestem bardzo agresywny, więc to dlatego. Znaczy inaczej, byłem kiedyś bardzo agresywny, teraz z wiekiem bardziej panuję nad swoimi nerwami. Znaczy, tak, tak, zdecydowanie bardziej. O, jakaś porada. Ogólnie za młodu, jak tylko coś mi było nie tak, to od razu się do bicia rzucałem. Ale tak wiecie, jak w podstawówce. Dużo się swego czasu biłem za młodu. Teraz jestem już spokojny. I wolę po cichu załatwiać sprawę. Hello. Ten jego przyjaciel... Hej! Klucz do wartowni, samurajów, znajdujący się na terenie zbiornika w Waszynie, blisko studni, w której przemszczelony był wilk. To właśnie tu samurajowie zasięgną z szacunkiem złamanego rogu Gyubu Demona. Złamany róg jest grotem włóczni używanej przez Gyubu Demona. Ponieważ żadna ofiara mu się nie wymknie. Róg pomaga przyciągnąć przeciwników. O! Gamerska pancetta na spaghetti carbonara. O! O! Dziękuję Bartku, dziękuję Bartku. Na pewno będzie pyszne. To jest ta wartownia. Pewnie idę w złą stronę, ale chcę sobie pobiegać. DKN, ale w jakim sensie? Że agresji? Ogólnie moim zdaniem mężczyzna powinien być, znaczy powinien być zdolny do agresji. O, zdolny do agresji i powinien umieć ją tłumić. A w odpowiednich momentach wyzwalać. W rzadkich momentach, ale czasami są takie momenty, że trzeba dać upust agresji. Ojej, ojej, co to jest? To jest pan karmiący wilki. Brodaczowie, przeszedłem tylko panem detektywem. Dwoma postaciami to... Może przejdę, bo to fajna gra jest, podobała mi się. On jest pijakiem, czy co? Mnie widzi? Bia! Dzwonnik. Żura, serdecznie dziękuję za subskrypcję, za wpadnięcie z rajdem przede wszystkim. I witam wszystkich rajdowiczów, bardzo mi miło. Mocą tym dzwonem. Ale z taką tuszą. Och! Dobrze, ładnie mi przydzwonił. Stąd jest powiedzenie przydzwonić komuś. Czad! Cudowne! Komu bije dzwon? For whom the bell tolls. Znowu mnie złapał. Wypuść mnie, panie. Dobry pan, wypuść mnie z dzwonu. Och! Twardziel! Śmierć, no cóż. Śmierć. Nie wstanę! Tak będę leżał!
Drogi pierdziożku, nie, aż tak dobrze nie. Ja będę chciał skończyć tę grę jak najbardziej, ale... ale nie w takim sensie, że będę chciał przejść bez zgonu. To są osoby, mutanci tacy jak Matrix chociażby, w sensie pozytywnym jak najbardziej. Mnie wystarczy przejście tej gry normalnie i może jeszcze później, nie wiem, może kiedyś wymaksowanie i zobaczymy. Bo HS Pro to nie chodzi o dążenie do bujek, tylko chodzi o to, żeby potrafić się postawić bardziej. I to mówię o okresie takim szczenięcym totalnie, podstawówka, nie? W ogólniaku już to było rzadsze. Natomiast umiejętność bujek przydała mi się, umiejętność bicia się przydała mi się na studiach, bo ja z racji ciemnej cery wielokrotnie miałem do czynienia z jakże sympatycznymi panami skinheadami, którzy... Dark Kamil, moja droga, witam cię serdecznie, dziękuję za raj. Dziękuję serdecznie. Pewnie był Diablo grany. A tutaj gra bardzo podobna, taki w zasadzie Diablo, tylko Sekiro. Oj. Napijmy się. Dobrze, że się napiłem, bo w ostatnim... No powiem, że... Cześć. Raz jeszcze dziękuję za rajda. Jakie życie, taka śmierć. Prawie mu nie zebrałem obrażeń. Okej. Nie wstanę! Tak będę leżał! Kurczę, Bartku, serdecznie dziękuję. Jak tylko przyjdą, to od razu, pewnie jutro, bo widziałem, że już są w paczkomacie, to... Esencja moru, nie popatrzyłem co robię. Dobra, zobaczę teraz co tutaj się dzieje, bo i tak pewnie dzisiaj za chwilkę będę kończył. O, jakaś opowieść będzie. O, pani Emma. Okami. Nie widzi? Dobrze, czy mogę tędy przejść? Oj. Dałem się chwycić w rozkroku. Czyli spróbujemy shurikeny w pieski, a w tego pana... O, pan jest smutny. Co się stało? Gdzie moje psy? Bartku, ha, dziękuję. Na razie idzie ciężko zbieranie funduszy. Teraz jest ciężki okres. Ciężki okres. A musimy mieć jakieś fundusze. Do pewnego momentu można robić garażowo, ale... Nie wiem, czy stąd można skoczyć na niego? Z przyczajki, to jest... O! Przyciągając dzwon też...
Och, złapał mnie! Dziad! Złapał mnie! Wstyd, proszę pana, wstyd, panie. Shinobi. Co to jest tutaj? Czarny proch. A tutaj co jest? Ciężka sakiewka, przyda się. O, tu jest posążek, super. Odpoczynek. To jest sposób. To jest sposób. Ja wiem, oszustwo, ale co tam. On teraz. Teraz będę mógł go pewnie zajść od tyłu. Zakradnę się od tyłu. Taka moja postać w Hearthstone, łomotrzyk. Pan się zastanawia, co się dzieje? Tu był pies. Gdzie jest pies? Nie ma psa. Co się stało z pies? Nie ma! No dobra, poczekam teraz. On mnie nie widzi. Ja sobie zrobię kucu kucu. On jest czujny. Obrócił się. Okrutnie. Złom magnetytowy. Ruda magnetytu wydobywana w Aszynie. Stanowi podstawowy składnik ulepszeń narzędzi protezy poziomu średniego i wysokiego. Po, ja nawet nie mam poziomu bazowego zapewne. Dark Camille, o! Nie wiem, czy kojarzycie, ale Valera z Sanguinar miała zmieniony głos w ogóle. W pewnym momencie zmieniliśmy, kilka lat temu zmieniliśmy głos Valery na młodszy, bo pani Galia, która się wcielała w Valerę, no już... No... Miała już głos coraz starszy, więc trzeba było zmienić. Złowroj kaloryferze, witam. Dobra, coś od ciebie kupię, mój drogi, ale mam tylko 30 senów. Na 30 senów to mogę kupić lek kontaktowy. O, ja akurat sobie go kupię. Przyda mi się. Shisha ga aru tokoro, mata kuyoshu ari. Izukoi. No dobrze, weźmy sobie... Tutaj, przepraszam bardzo. Pokonałem przeciwnika i mogę kaszleć teraz. Odtrutka w proszku. Krystianie, dziękuję, to jest... Zbyt łaskawe to słowa są. Zbyt łaskawe. Nie wiem, czy ja dobrze idę, bo chyba powinienem pójść tam po schodach na górę, ale... No ale chcę tutaj też zobaczyć, co jest. Z sakiewek na razie nie chcę korzystać, bo nie wiem, czy tutaj jest coś, co jest warte kupienia. Wydaje mi się, że oprócz prochu to chyba nic. Mohunie, sądzę, że jest szansa odratować Diablo. Motyl 999, witam serdecznie. Bartku, za wcześnie na crowdfunding. Będzie, jest w planach crowdfunding, ale najpierw trzeba mieć więcej zrobione. Na razie jest za mało. Plus, żeby był crowdfunding, no to dobrze jest być rozpoznawaną postacią, tak? Ja nie jestem rozpoznawaną postacią. Kim ty jesteś, dziadu? Nie wiem, kim jesteś, ale wiem, kim... Znaczy, już wiem, kim jesteś. Jesteś truchłem. Środek uspokajający. Okej. Okay. Grabarze, kaci, cmentarna banda.
Co to jest za przytulańsko? Co to jest za przytulańsko? Tak, to ja, gdybyś był ładną blondynką, to może, może, może. Ale wstyd. On znowu pewnie wstanie zaraz. Dwa razy, no teraz właśnie, to oni są jak Sekiro. Trzeba ich zabijać dwa razy. Opuszczony loch. Och, dziadu! Wstrętny! Wstrętny? Jesteś jak Fernando Santos ponoć. Fernando Santos ponoć tak się prezentował. Były trener reprezentacji Polski. Ktoś napisał, że w kontaktach bezpośrednich było ciężko, bo pan Santos ponoć mało dbał o higienę i jako, że był palaczem, czy jest palaczem, to cały czas od niego czuć było papierochy. O, Urząd Skarbowy jak najbardziej. Tak, Urząd Skarbowy zna każdego z nas. Ostatni gryz. Tajemny niebieski środek Shinobi. Okej. Okay. By umrzeć. Cześć, Ekilacie. Które to już jest po północy. Ja będę za chwilkę niestety kończył, bo... Niestety czuję, że mnie zaczyna łapać mocniej choroba. Ale... Postaram się wykurować na tyle, żeby zrobić dzisiaj, bo już jest czwartek, więc mówię dzisiaj, zrobić transmisję ze Złodzieja, a później w niedzielę na pewno byłaby transmisja z Sekiro dalej. No tak, kim jesteś? Jestem Shinobi. Eskalusie, to bardzo mi miło, bardzo miło. Pozdrawiam osoby z twojej pracy. Oto list, są w nim wszystkie informacje. O Bartku, kurczę, z książką. Ja miałem ciężki rok ostatni, może w tym roku coś ruszy. Postrzępiony i zakrwawiony list od Dosaku, chirurga z opuszczonego lochu. Potrzebny, jeden krzepki mężczyzna, to ja. Najlepiej silny samuraj, to nie ja. Lub młody, barczysty żołnierz. Barczysty tak, ale nie młody. Na przykład z oddziału Taro. Musi być mi naruszonym samuraj, czyli trupa potrzebuje. Potrzebuje po prostu trupa. Tutaj w końcu klimat Dark Souls jest, prawda? Te trupy są... Albo Demon Souls. Trupy są bardzo... z tej gry wzięte. Hej! No i przytulas, przytulas. Spadaj przytulasy. Bartku, szklanki są. Wstrzymają się doskonale. Super robota. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, ja spadłem na dół. Bartek oprócz tego, że robi pyszne wyroby do jedzenia, to jeszcze przygotował szklanki specjalne na Grysława 200. Niedługo chyba na Grysława 400, bo to już teraz zaraz odcinek 340. A jeszcze, czyli za rok z groszem będzie odcinek 400, przepraszam. Szklanki trzymają się jak Chińczycy, trzymają się dzielnie. Ostatni gryz, dobra. Dobra. Muszę poczekać, aż wstanie znowu. Czytaj. Tu leżą wasale klanu Ashina, straceni po wielkim buncie. Niechaj zeznają spokoju.
na tych zombiaków ogień. Popatrzcie, tam coś się dzieje, jakiś pentagram wręcz. Tutaj mam zdecydowane wspomnienia z Dark Souls pierwszego. Balon duszy. Jeśli ktoś przekuje ten różowy jak Sakura balon, pomodli się skropieni wodą, będą przez pewien czas otrzymać więcej mocy wskrzeszania. No jakoś nie chcę tutaj spadać, wiecie. Nie chcę tutaj spadać. Zejdę sobie normalnie, jak człowiek. O! Wojownik Shikimen. Nie wiem, gdzie on jest. Chyba tam. Wygląda... Chyba jestem przerażony. To chyba był głupi pomysł, zejście tutaj, ale... Wstawaj chłopie, nie bój się, ja tu jestem. O, i na górę, i wychodzimy stąd. Wrócimy tu przy innej okazji. To jest wróg nie na ciebie. Środek uspokajający. Tak jest, wychodzimy stąd. Te podziemia źle mi robią na samopoczucie. Środek uspokajający. Rozumiem, że ten środek właśnie pomaga mi przetrwać ten atak widmowy, którego byłem świadkiem, albo to, co teraz widzę, to fioletowe rzeczy. Te fioletowe rzeczy, znaczy się. Jak ja dzisiaj mówię. Nie będę szalony. Bo szalona to jest ona, prawda? No nie! Jak się przed tym obronić? Jak się przed tym dziadem obronić? Hej, dziadu! Jesteś szalony. Oż w mordę, znowu spadłem. I znowu trzeba wracać. To chyba jest lokacja, która w tej chwili nie przerasta. Więc wyjdę sobie stąd. Wrócę tu może kiedy indziej, a teraz pójdę w głąb zamku, tak jak prawilny shinobi powinien iść. Bartku, serdecznie dziękuję. Znaczy, nie musisz, ale jest mi bardzo miło. To jeszcze rok z zapasu, no i cieszę się, że udało się dom postawić. Nie? To najważniejsze. Dobra, ja stąd... Ej, chłopaki, nie bijemy się. Co tam, chłopaki, jak tam? Jeden. Zrobiłem mu mikiri w końcu, na żywca. Jak tam? Cały czas 53 zgony. Dobijemy do 54, żeby było ładnie. I skończymy. Poszło mi, Kiri, poszło. Ależ ta gra jest dobra. Nie będę mówił tu już. Och, najlepsza gra na świecie, ale... Ale bardzo dobre. Kitarubekiwa Ashina Sombo no Iksa Ishin sama. Soste Ashina no tami no tame ni inochi o stete mairozo. Warera koso Ashina. Futou no Ashina shu yo. No nie wiem. Ashina no tame ni.
Mamy ich wyprowadzić z błędu, rozumiem. O, wiedzą, że tu jestem. Skąd? A, tam jest jakiś... Żywotność postura. To wiem przecież. Oj! Chłopie! To za głupi sposób umarcia. Dobra. Gdzie tu jest jakiś... Coś do podskakiwania i łapania się. Tu nie ma. Matteo Mancuso, chyba nie słyszałem. Moja ta droga Camilo, mroczna zresztą. Nie do zrobienia trójka, bo to się zmieniało zbyt często. Nie wiem, no... Trudno mi powiedzieć. Mógłbym zrobić trójkę na każdą z platform. Pewnie byłoby łatwiej. I tak byłoby trudno. Bardzo lubię gry takie logiczne jak Talos, Talos Principle, więc Talos by się pewnie... ...znalazł wysoko dosyć. Portal na pewno by się wysoko znalazł. Diablo musiałoby się znaleźć, bo to Diablo jedna z najważniejszych gier mojego życia zdecydowanie. Ukształtowała je w dużej mierze. Mimo, że tak naprawdę dużo nie gram w Diablo, nie jestem jakimś super graczem w Diablo. Zdecydowanie nie jestem super graczem w Diablo. Hop, hop, po daszku, właśnie. O, tam jest jakiś pan. Do widzenia, panie. Garść popiołu. Nie no, ty jesteś... Ty jesteś za słaby dla mnie. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. No ty może już będziesz. No chodź. No też nie. Też nie. No właśnie, D1 czy D2? No D2 bardziej jednak. Mimo, że D1 jest znakomitą grą, ale jest bardzo kameralna i... To od D2 zmieniło moje życie, nie D1. Opsa. Gdzie są ci dżentelmeni? Tutaj. Bartku, to coś bardzo ciekawe, no to jak... Wiem, że jest oczywiście ten nasz młody Marcin, tak? Marcin, nie pamiętam nazwiska, znakomity gitarzysta, który też ma imponującą technikę i kurczę, jak on się nazywa? Nie pamiętam teraz, ale jest wybitnym gitarzystą. Oj! To jest pan generał jakiś? To jest jakiś pan generał. Panie generale, to pomyłka. To tak ja tam. Krótka chwila. No tak. Panie generale. No chyba mi nie wyszło. Marcin Patrzałek, o właśnie, tak, był ten Cheese, dokładnie, fenomenalny gitarzysta i wydaje się być bardzo sympatycznym młodym człowiekiem. Moi drodzy, ja już niestety schodzę. Nie wstanę!
Tak będę leżał. Nie wstanę, tak będę leżał. Na dzisiaj zakończę. Bardzo, bardzo dziękuję za jakże liczne stawienie się. I do tej pory ponad 300 osób w sumie jest łącznie. Jest mi niezmiernie miło. I cóż, postaram się was wysłać do jakiegoś miłego nadawcy lub nadawczyni, jeśli... No, Kamil już... Jest Lord Ciacho znowu. Jest... O! Do Sushibo! Do mojego przyjaciela Janka, do Sushibo. Że u Sushibo jest 50 osób, to aż mi się nie chce wierzyć. Przecież to jest gigant. Do Sushibo was wyślę. Gra teraz w Horizon Forbidden West. Więc zapraszam was serdecznie do Janka. I dziękuję wam za dziś. Mam nadzieję, że wieczorem się spotkamy przy złodzieju. Trzymajcie kciuki, żebym wydobrzał, a tymczasem rajdujemy i pa pa, do usłyszenia, dobranoc, do usłyszenia. Raz jeszcze.